Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać dobrze. Bardzo bym prosił kogoś o potwierdzenie, czy jestem słyszalny. Tak, bardzo dobrze. Tak, że dobrze słychać. Dziękuję bardzo. Wobec tego, Szanowni Państwo, otwieram 40. sesję Rady Miasta Opola. Informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ZZX ustęp 1.3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, obrady naszej dzisiejszej sesji odbywają się w trybie zdalnym za pomocą programu Cisco Webex oraz aplikacji eSesja. Witam Panie i Panów Radnych, współgospodarzy dzisiejszej sesji. Witam Pana Prezydenta Miasta Opola wraz z współpracownikami Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. Witam przedstawicieli Rad Dzielnic, Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, mieszkańców miasta, którzy śledzą nasze dzisiejsze obrady za pośrednictwem transmisji internetowej. Witam także przedstawicieli prasy, radia, telewizji, którzy zrelacjonują nasze dzisiejsze obrady. Informuję, iż zgodnie z postanowieniem paragraf 17 ust. 1 Regulaminu Pracy Rady Miasta Opola sesja jest transmitowana oraz utrwalana za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Sesja zwołana została zgodnie z rocznym planem pracy Rady, przepisami ustawy o samorządzie gminnym i statutem miasta. Ze względu na fakt, iż sesja odbywa się w trybie zdalnym, odczytam teraz listę obecności Państwa Radnych. Po usłyszeniu swojego imienia, nazwiska proszę o osobiste potwierdzenie obecności, wypowiadając słowo obecny, obecna i zadbanie o to, aby także włączyć chwilę wcześniej mikrofon i w miarę możliwości także kamerę. Wobec tego bardzo proszę o potwierdzanie swoich obecności pan radny Sławomir Batko. Dzień dobry, jestem obecny. Pani radna Elżbieta Bień. Dzień dobry, jestem obecna. Pan radny Bartłomiej Bąk. Dzień dobry, witam wszystkich, jestem obecny. Pan radny Dariusz Chwist. Dzień dobry, obecny, pozdrawiam wszystkich. Pan radny Tomasz Kaliszan. Dzień dobry, jestem obecny. Pani radna Kamińska. Dzień dobry, jestem obecna. Pan radny Jacek Kasprzyk. Dzień dobry, jestem obecny, witam wszystkich. Pan radny Marek Kawa. Dzień dobry wszystkim, witam. Dzień dobry. I radna Jolanta Kawecka. Obecna. Pani radna Elżbieta Kurek. Dzień dobry, jestem obecna. Pani radna Anna Łęgowik. Dzień dobry, jestem obecna. Pani, nie, przepraszam. Proszę, pan radny Waldemar Matuszek. Witam, jestem obecny. Pan radny Piotr Mielec. Nie słyszę, wobec tego przejdziemy dalej. Jeżeli pan radny jest obecny, to na koniec jeszcze raz dopytam. Pan radny Dariusz Nawarecki. Dzień dobry, jestem obecny. Okej, dziękujemy. Pan radny Michał Nowak. Dzień dobry, jestem obecny. Radny Edward Odelga. Dzień dobry, jestem obecny. Pan radny Przemysław Pospieszyński. Dzień dobry, jestem obecny. Radny Przemysław Pytlik. Dzień dobry, jestem obecny. Radny Łukasz Sowada, jestem obecny. Radny Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, jestem obecny. Pani radna Anna Tabisz. Dzień dobry, jestem obecna. Pani radna Małgorzata Wilkos. Dzień dobry, jestem obecna. Pani radna Alicja Wiśniewska. Jestem obecna. I pan radny Tomasz Wróbel. Witam serdecznie, jestem obecny. Dziękuję. Czy dotarł pan radny Piotr Mielec w międzyczasie? O, teraz widzę, że dołączył do konferencji. Czy jest obecny pan radny Piotr Mielec? Tak, jestem obecny. Okej, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wobec tego w sesji uczestniczy 24 radnych miasta. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna. Informuję, iż protokół z 39 sesji, która odbyła się 29 kwietnia 2021 roku, wyłożony był do wglądu radnych w Biurze Rady Miasta. Czy radni zgłaszają uwagi do protokołu?
Przypominam, że jeżeli ktoś chciałby zgłosić uwagę, proszę o zgłoszenie się najpierw poprzez e-sesję, a następnie udzielimy głosu i ewentualnie prosimy o zabranie głosu. Nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam wobec tego, że Rada Miasta Opola zatwierdziła bez zastrzeżeń protokół z 39. sesji, która odbyła się 29 kwietnia 2021 roku. Na sekretarza dzisiejszej sesji proponuję radnego Edwarda Odelgę. Czy pan radny wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Wobec tego przystąpimy do głosowania kandydatury pana radnego Edwarda Odelgi na sekretarza dzisiejszej sesji. Kto z pań i panów radnych jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czekamy jeszcze na pozostałe głosy. Jeszcze nie mam głosu pana radnego Marka Kawy. Nie wiem, czy jest jakiś problem, panie radny, ewentualnie. Proszę nam podpowiedzieć. Nie słyszę też, żeby pan radny tutaj przekazał jakąś informację, że jest problem. Wobec tego kończymy głosowanie. Za kandydaturą radnego Edwarda Odelgi głosowało 23 radnych jednogłośnie. Gratuluję, panie radny, proszę o zachowanie szczególnej czujności. No to rola sekretarza w trybie online jest specyficzna, też jak sam tryb, ale myślę, że też tutaj pana ostrożność i czujność będzie wskazana, więc prosimy o to. Informuję, szanowni państwo, iż zgodnie z harmonogramem obsługi prawnej dzisiejszą sesję obsługuje radca prawny pani Joanna Maksymowicz. Państwa, którą serdecznie witam. Witam. Porządek obrad dzisiejszej sesji. Wraz z materiałami sesyjnymi i zawiadomieniem o 40. sesji radni otrzymali porządek obrad z 12 maja 2021 roku. Po doręczeniu radnym zawiadomień prezydent miasta Opola w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym przedłożył Radzie 6 materiałów sesyjnych na drukach numer od 932 do 937, które zostały umieszczone w porządku obrad z 19 maja 2021 roku. Ponadto informuję, że prezydent miasta Opola przedłożył radnym. Punkt pierwszy. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Opola na druku numer 939. Punkt drugi. Projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok na druku numer 940. Punkt trzeci. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku na druku numer 944. Punkt czwarty. Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny spółka ZO o polu zadania własnego gminy na druku numer 946. Ponadto prezydent miasta Opola przedłożył Radzie także autopoprawki do projektów uchwał zmieniającej uchwałę w sprawie miasta Opola na 2021 rok na druku 940a. Wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad 40. sesji wymaga głosowania Rady, co też za chwilę uczynimy. W porządku obrad dzisiejszej sesji brak jest zaplanowanych w ramowym planie dwóch projektów uchwał. Punkt pierwszy. W sprawie okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. I punkt drugi. W sprawie przyznania tytułu mecenasa opolskiego sportu. Niniejszy wniosek prezydenta miasta jest związany z tym, że prace nad treścią wyżej wymienionych uchwał nie zostały jeszcze zakończone. Pandemia COVID-19 spowodowała zmiany organizacji rywalizacji sportowej zarówno na arenach krajowych, jak i międzynarodowych. Mając to na uwadze, należy ponownie przeanalizować obowiązujące zasady przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe. Analiza dotyczy także zastrzeżeń wyrażonych przez prokuraturę okręgową w Opolu. Informuję, że na druku numer 941 przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła zapowiadany w porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wraz z autopoprawką na druku numer 941a, a na druku numer 947 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji należącej do właściwości Rady Miasta Opola. Ponadto na druku numer 949 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedłożyła projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska rozpatrywanej na poprzedniej sesji skargi. Na druku numer 945 przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył także zapowiedziany w porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych. Wymienione materiały sesyjne radni otrzymali za pośrednictwem programu e-sesja.
Czy po tych wyjaśnieniach radni zgłaszają pytania lub wnioski do porządku obrad sesji? Nie widzę zgłoszeń. Szanowni Państwo, również informacja dodatkowa w związku z odejściem pani radnej Danuty Sokołowskiej. Wpłynęło postanowienie komisarza wyborczego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Opola, które załącza się do protokołu. W miejsce świętej pamięci radnej Danuty Sokołowskiej wstąpił kandydat z tej samej listy, którym właściwym dla wyboru Rady Miasta Opola jest pani Urszula Zajączkowska. Postanowienie komisarza wyborczego w tym zakresie również załącza się do protokołu. W związku z powyższym zgłaszam wniosek formalny, aby w punkcie 7 porządku obrad dzisiejszej sesji wprowadzić punkt ślubowanie radnego. Ponadto zgłaszam wnioski formalne, aby wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 19 punkt projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola na druku numer 942 oraz wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji jako punkt 20 punktu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola na druku numer 943. Przystępujemy w tej chwili do głosowania zmian w porządku obrad 40 sesji. Kto jest za wprowadzeniem do punktu 7 porządku obrad dzisiejszej sesji, punktu pod tytułem ślubowanie radnego? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła propozycję. W punkcie 7 porządku obrad dzisiejszej sesji odbędzie się ślubowanie radnego głosami 24 radnych za. To jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 8 punktu projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Opola na druku numer 939. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 8 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 24 radnych za. To jest zaproszenie do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 9 punkt projektu uchwały w sprawie korekty budżetu Miasta Opola na 2021 rok na druku 940. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Projekt uchwały zostanie omówiony jako 9 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 24 radnych za. To jest za wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 17 punkt projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku na druku 944. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 17 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 24 radnych za. To jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 18 punkt projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Opolu zadania własnego gminy na druku numer 946. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, sprzeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 18 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 24 radnych za. To jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 19 punkt projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola na druku numer 942. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 19 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 24 radnych za. To jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 20 punkt projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta na druku numer 943. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 20 punkt porządku obrad jednogłośnie głosami 24 radnych za. To jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji jako 24 punkt projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 39/791/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie prezydenta Miasta Opola na druku numer 949. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Projekt uchwały zostanie omówiony jako 24 punkt porządku obrad. Ponadto po konsultacji z przewodniczącymi klubów radnych na konwencie zgłaszam wniosek formalny, aby materiały sesyjne na drukach numer 932, 933, 934 oraz 936 omawiać w trybie uproszczonym, bez wprowadzania pytań i dyskusji.
Materiały sesyjne na drukach numer 929, 935, 937 omawiać w trybie bez wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją. Pozostałe materiały sesyjne omawiać w trybie pełnym. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu przyjęła proponowany tryb procedowania poszczególnych uchwał. Jednogłośnie, głosami 24 radnych za. Interpelacje radnych. Zgodnie z paragrafem 60 ustęp 6 Statutu Miasta Opola doręczyłem wszystkim radnym informacje o odpowiedziach na interpelacje radnych. Czy radni, którzy złożyli interpelację, zgłaszają uwagi bądź zastrzeżenia do otrzymanej odpowiedzi? Bardzo proszę o zgłaszanie się radnych poprzez system e-sesja. Jeżeli oczywiście są jakieś wątpliwości lub pytania. Mam zgłoszenie pani radnej Elżbiety Bień. Bardzo proszę. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, bardzo proszę o ponowne przeanalizowanie mojej interpelacji i wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wskazana w interpelacji droga jest jedyną drogą, którą większość mieszkańców osiedli Chmielowicka, Gospodarcza i Tęczowa udają się do pobliskiego kościoła, jak również studenci wynajmujący mieszkania w tej części dzielnicy udają się na Politechnikę. Nawierzchnia drogi jest w bardzo złym stanie. Po środku niej znajdują się wystające części metalowe. Nawierzchnia pokryta częściowo dziurawym i wybrzuszonym asfaltem, częściowo kamieniami, częściowo nierównym betonem z zagłębieniami. Mieszkańcy wymienionych tu przeze mnie osiedli korzystali w poprzednich latach z przejścia przez teren domu kombatanta. Niestety ze względu na COVID oraz prace związane z budową stacji doładowań samochodów hybrydowych teren był dłuższy czas zamknięty. Również mieszkańcy DPS, zwłaszcza ci na wózkach, z trudem pokonują ten odcinek, udając się do pobliskiego sklepu, który z kolei znajduje się właśnie przy ulicy Chmielowickiej 46. Bardzo proszę o analizę własności terenu i dokonanie zamiany ewentualnie wykupu. Odcinek, o którym mówię, to zaledwie odcinek o długości około 50 metrów, ale jest odcinkiem bardzo newralgicznym, jeśli chodzi o przemieszczanie się mieszkańców tej części dzielnicy, udających się zwłaszcza w kierunku, tak jak mówię, parafii czy wójtowej wsi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos względem interpelacji zgłoszonej. Czy możemy poprosić pana prezydenta o odniesienie się do tych wątpliwości, pytań pani radnej? Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, oczywiście przeanalizujemy sytuację, natomiast co do zasady my nie przejmujemy obcych dróg po to, żeby je remontować, dlatego że tych żądań po stronie miasta byłoby bardzo dużo. Tymczasem mamy ogromny zasób kilkuset kilometrów dróg, które musimy remontować, więc oczywiście przyglądniemy się jeszcze tej sytuacji, natomiast chcę podkreślić, że co do tych dróg wewnętrznych, mających prywatnych właścicieli, to raczej się nie angażujemy w takie działania. Bardzo dziękuję. Chcę dodać, panie prezydencie, czy jestem słyszalna w tej chwili? Proszę. To miałam okazję oglądać mapę, taką starszą tej części dzielnicy. To przez teren przed garażami w kierunku ogrodzenia domu kombatanta przebiega ulica Chmielowicka, która łączy się z tą częścią Chmielowickiej biegnącą pomiędzy ogrodzeniem Politechniki a ogrodzeniem domu kombatanta. Także że prawdopodobnie jest to też część, jeśli chodzi o ten nieużytek zielony przed garażami, jest to być może miasta, natomiast oczywiście jeśli chodzi o teren między garażami, którymi w tej chwili mieszkańcy przemieszczają się, to tam rzeczywiście mogą być, struktura własności może być różna.
Także bardzo proszę, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla tych mieszkańców, zwłaszcza w okresie zimowym, no tam powiem, no bywają upadki, bo przejście przez teren między dwoma garażami jest bardzo wybrzuszone z wystającymi częściami metalowymi. W sytuacji, jeśli to przykryje śnieg, a pod spodem jest lód, no jest tam dramat, to widać, jak ludzie po prostu mają problem z przemieszczaniem się. Więc bardzo proszę o wyjście naprzeciw. Ja proponuję wizję lokalną. Bardzo chętnie się spotkam z osobami, które by uczestniczyły w takiej komisji, która by ewentualnie ten temat rozstrzygała. Dziękuję bardzo. Za te zgłoszenie wątpliwości. Myślę, że to jest bardzo precyzyjnie sformułowany wniosek. Bardzo prosimy pana prezydenta o zweryfikowanie tych kwestii własnościowych, jeżeli tam nie będzie nic stało na przeszkodzie do zrealizowania tej interpelacji. Bardzo dziękuję pani radnej. Kolejny głos, mam tutaj zgłoszenie pana radnego Marka Kawy. Bardzo proszę. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Czy mnie słychać pewnie? Tak, słychać bardzo dobrze. Dziękuję za odpowiedzi, dosyć szczegółowe zawsze na moje interpelacje, ale chciałem jeszcze dopytać kwestii, gdzie jednak czuję pewne niedopowiedzenie. Chodzi mi o tą uchwałę dotyczącą wymiany działek po targu, z panem Wójcikiem. Tam zadałem państwu pytanie dotyczące protokołowania tych negocjacji. No, wydaje mi się, że takie rzeczy powinny być protokołowane i czy faktycznie państwo nie macie żadnej jakby takiej, powiedziałbym, białej księgi, tak? Czyli zaprotokołowania stanowisk pełnomocnika pana Wójcika, tak, czy samego pana Wójcika. Więc to moje pierwsze pytanie i kwestia druga to, czy to ustalenie dotyczące jeszcze sprzed roku czy dwóch, że tutaj firmy pana Wójcika, to komunikacyjne oczywiście, będą miały pewne uprzywilejowanie, jeżeli chodzi o nowe centrum przesiadkowe, tak, tutaj na Armii Krajowej. To moje pytanie. Dziękuję. Panie przewodniczący, jeżeli mogę, Maciej Pujec. Witam. Bardzo proszę, prezydent. Okay. Maciej Pujec. Jeśli chodzi o temat domniemanego uprzywilejowania, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa transportowe pana Wójcika i centrum przesiadkowe przy dworcu głównym, to jakby ten temat tak naprawdę on nigdy nie był żadnym realnym tematem, to w każdej chwili było deklarowane, że to jest na ogólnych zasadach dostępność i tak to będzie zorganizowane, że zgodnie z przepisami będą procedury wdrożone, jak to będzie istniało, tak żeby im zapewnić równy dostęp. Nigdy tutaj nie było żadnych ograniczeń w tym zakresie. Więc to jest ta kwestia i to potwierdzamy i deklarujemy. Jeśli chodzi o protokoły, no to protokół powstaje dopiero jak są odpowiednie ku temu przesłanki prawne i teraz faktycznie po podjęciu uchwały zostanie to zaprotokołowane w takiej formie, która pozwoli podejść do finalnej sprzedaży i nie ma potrzeby każdej rozmowy protokołować. To tak jak w każdych roboczych spotkaniach też nie jest tak, że zapisujemy każde słowo. Natomiast to wszystko jakby skupia się potem już w tych konkretnych działaniach, które są podejmowane i one są zgodne z przepisami. Także tutaj też nie ma żadnych takich przesłanek, żeby jakieś dodatkowe dokumenty sporządzać. Dziękuję za tą odpowiedź. Czy pan radny jeszcze chciałby kontynuować? Nie widzę, nie słyszę. Dobrze. Kolejne pytanie pani radna Jolanta Kawecka. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za odpowiedź i cieszę się, że powołany jest miejski plastyk oraz że planowana jest także komisja estetyki urbanistycznej w naszym mieście. Zgłaszam akces do pracy w takiej komisji, bo wydaje mi się, że właśnie te kwestie, które podnosiłam ostatnio w internecie,
interpelacja wymagają pilnemu przyjrzeniu się tej sprawie. Dziękuję. Dziękujemy za ten głos w dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego zamykam punkt interpelacji radnych. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do punktu ślubowanie radnego. Szanowni Państwo, informuję, iż w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego miasta Opola w miejsce świętej pamięci pani Danuty Sokołowskiej wstąpił kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego właściwym dla wyboru Rady Miasta Opola jest pani radna Urszula Zajączkowska. Jeszcze nie radna, ale już za chwilę. Ponadto informuję, iż wyrazem deklaracji należytego sprawowania mandatu radnego będzie rota ślubowania. Złożenie ślubowania jest ustawowym warunkiem przystąpienia do prawomocnego wykonywania mandatu radnego zgodnie z artykułem 23a ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym. Za chwilę odczytam rotę ślubowania radnych w brzmieniu nadanym mu ustawą, o czym radna Urszula Zajączkowska potwierdzi spełnienie aktu ślubowania, wypowiadając słowo ślubuję. Radna może dodać także zdanie tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, wiem, że jesteśmy w trybie zdalnym, ale mimo wszystko proszę wszystkich Państwa o powstanie, wszystkich osób, które śledzą naszą transmisję, ponieważ jest to wyjątkowa, doniosła i administracyjna sytuacja, także bardzo proszę o zachowanie tej powagi. I ja teraz, Szanowni Państwo, odczytam treść roty ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi to pomoże. Bardzo dziękuję. Gratuluję dopełnienia aktu ślubowania oraz objęcia mandatu radnej miasta Opola. Bardzo się cieszę, chociaż te okoliczności są nie do końca miłe. Wiemy, że miejsce pani Urszula Zajączkowska zajmuje świętej pamięci radnej Danuty Sokołowskiej, którą pożegnaliśmy zbyt wcześnie. Natomiast tak to już w życiu bywa, że czasem także takie sytuacje nas dosięgają. Niemniej jednak życzę pani radnej wielu owocnych chwil pracy właśnie na rzecz Rady Miasta Opola, na rzecz całej naszej wspólnoty samorządowej. Jest pani znana z tej swojej pracy społecznej już do tej pory, więc tym bardziej się cieszę, że będziemy mogli skorzystać także z pani doświadczenia. O to bardzo prosimy i życzymy wszystkiego dobrego. Gratuluję serdecznie. Dziękuję, zrobię wszystko, żeby było. Dziękuję. Zapraszam do zajęcia. Żaba, jesteś jakiś potworem. Z tyłu żaba, z przodu pies. O, czekaj, bo ja muszę... Co to głosowanie jest? Lista obecności, już nie wiem, o co chodzi. Szanowni Państwo, po ślubowaniu przechodzimy do porządku obrad merytorycznego. Pierwszym punktem jest uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Opola na druku 939 oraz autopoprawka do projektu uchwały na druku 939a. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcę projektu uchwały i autopoprawki o wprowadzenie do omawiania. Dzień dobry, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o te dwa projekty uchwał, do nich prowadzi pan naczelnik Marcin Baraniewicz. Dziękuję. Bardzo proszę, panie naczelniku. Dzień dobry, szanowni państwo, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Proponujemy w niej dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć w załączniku, który stanowi załącznik do uchwały. I tak w projekcie uchwały i w autopoprawce
proponujemy następujące zmiany. Jeśli chodzi o przedsięwzięcie, które nazywa się budowa parkingu przy wyspie Bolko, tutaj proponujemy przesunięcie kwoty 150 tysięcy złotych z roku bieżącego na rok 2022. Te wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji na budowę parkingu. Drugie zadanie to jest realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym. Tutaj zwiększamy wartość zadania i wydatki w roku bieżącym o 25 tysięcy złotych. Przypomnę, że w ramach tego przedsięwzięcia planowane jest utworzenie przy ulicy Książąt Opolskich 10 reużytkowni. Ta zmiana wynika z przeprowadzonego przetargu, po ogłoszeniu którego konieczne jest zwiększenie o 25 tysięcy złotych, ponieważ środki zaplanowane w budżecie i w WPF-ie przewyższają wartość wynikającą z przetargu. Czas na rower, budowa ścieżek pieszo-rowerowych w aglomeracji opolskiej. Tutaj pomniejszamy zarówno wartość wydatków, jak i wartość zadania o 3 tysiące złotych. To są wydatki bieżące i to związane jest z podpisanym aneksem numer 3 do umowy o dofinansowanie tego projektu. Kolejne zadanie to zadanie, które nazywa się Opole Plus, platforma mobilnych e-usług publicznych. Tutaj pomniejszamy wydatki w roku bieżącym, przesuwając je na rok 2022. To jest 3 miliony 135 tysięcy złotych. W tym przypadku zmiana ta wynika z przedłużającej się procedury wyłonienia wykonawcy tego zadania. W WPF-ie również proponujemy wprowadzenie trzech nowych przedsięwzięć. Pierwsze z nich to jest realizacja porozumienia pod nazwą Czyste Powietrze. Wartość tego przedsięwzięcia w dwóch latach to jest 30 tysięcy złotych. W tym roku to będzie 20 tysięcy złotych, w roku kolejnym to 10 tysięcy złotych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przekazuje nam środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla beneficjentów projektu pod nazwą Czyste Powietrze. Drugie nowe zadanie to jest zadanie, które ma szansę uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w województwie opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19. To zadanie, którego wartość wynosi 685 810 zł. W całości wydatki te pokryte będą w roku 2022. Trzecie nowe zadanie to modernizacja lokali komunalnych na potrzeby programu Specjalista w Opolu. Łączna wartość tego przedsięwzięcia w dwóch latach to 1 200 000 zł. W tym roku to będzie 400 000 zł i wydatki w kolejnym roku to 800 000 złotych. Szanowni Państwo, i zmiany, które proponujemy zarówno w wieloletniej prognozie finansowej, jak i w projekcie budżetu, powodują, że planowany deficyt budżetu osiągnie wartość 253 miliony 674 tysiące złotych. Planowana nadwyżka operacyjna osiągnie wartość 18 milionów 230 tysięcy złotych i planowana kwota zadłużenia na koniec tego roku nie ulega zwiększeniu. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Czy są pytania ze strony radnych?
Bardzo proszę, pani radna Jolanta Kawecka. Chyba nie jest... Przepraszam, nie wyłączyło się stare zgłoszenie. Aha, dobra, dziękuję. Czy są pytania inne w takim razie? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Projekt uchwały, szanowni państwo, był opiniowany przez Komisję Budżetową, która wnioskuje o podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Autopoprawka na druku 939A nie była opiniowana. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. W pierwszej kolejności nad autopoprawką na druku numer 939A. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta w jawnym głosowaniu przyjęła autopoprawkę większością głosów 23 radnych za, przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały wraz z wcześniej przegłosowaną autopoprawką na druku numer 939. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Opola. Większością głosów 23 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2021 rok na druku numer 940 oraz autopoprawkę do projektu uchwały na druku numer 940A. Proszę pana prezydenta wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie. Dzień dobry państwu. Jeżeli mogłabym wprowadzić państwa do korekty budżetu miasta Opola i autopoprawki. Bardzo proszę, pani skarbnik Renata Ćwierzeń-Szymańska. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Przedstawiam państwu korektę budżetu miasta Opola wraz z autopoprawką na rok 2021 i w ramach korekty proponujemy wprowadzić następujące pozycje. Po stronie dochodów i wydatków wprowadzić kwoty dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Są to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem nowego obiektu cieplaka. Zwiększamy wówczas dochody o 550 tysięcy złotych, natomiast zabezpieczamy środki na funkcjonowanie tej jednostki w wysokości 999 tysięcy 8 złotych. Wprowadzamy odszkodowanie dla polskiego ZOO w wysokości 961 zł. Również wprowadzamy środki w wysokości 7260 zł dla zespołu szkół zawodowych nr 4. Są to środki, które wpłynęły do nas z wydzielonego rachunku dochodów własnych tych jednostki. W związku z tym przekazujemy tej jednostce środki na wydatki bieżące. Wprowadzamy również środki związane z realizacją porozumienia pod nazwą Czyste Powietrze w wysokości 15 800 zł po stronie dochodowej i 20 000 zł. Zabezpieczamy stronę wydatkową. Po stronie dochodów wprowadzamy kwotę 700 000 zł. Jest to zwiększenie dochodów dla jednostki opolskiego ogrodu zoologicznego. W zakresie wydatków proponujemy wprowadzić następujące pozycje. Dla publicznej szkoły podstawowej nr 5 kwota 40 tysięcy złotych. Są to wydatki związane na przebudowę i modernizację betonowych schodów dla tej szkoły. Wprowadzamy również dla szkoły nr 14. Są to środki na renowację parkietu sal gimnastycznych. Jest to kwota 40 tysięcy złotych. Wartość tego zadania będzie wynosiła 80 tysięcy złotych. Pozostałą część środków zabezpiecza szkoła w ramach środków własnych. Wprowadzamy również środki związane z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych dla następujących szkół. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z oddziałami integracyjnymi. Jest to kwota 47 tysięcy 80 zł. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29. Jest to kwota 42 tysiące 500 zł. I Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 10 460 zł. W zakresie pozostałych wydatków proponujemy wprowadzić następujące środki. Dla jednostki ogród zoologiczny w Opolu 81 300 zł na wydatki bieżące. Dla miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt 4 870 zł. Wprowadzamy również rekompensatę pieniężną za czas służby w czasie ponadnormatywnym. Dla policji jest to kwota 20 000 zł. Zwiększając wartość zadania wprowadzamy kwotę 25 tysięcy zł. Dotyczy to realizacji zadania związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym.
540 tysięcy złotych przeznaczamy na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w celu uruchomienia systemów informatycznych urzędów Centrum Usług Publicznych. Zmniejszamy plan wydatków na zadanie budowa parkingu przy wyspie Bolko w związku z przesunięciem tego zadania na rok 2022 i dlatego też korygujemy w roku bieżącym kwotę 150 tysięcy złotych. W zakresie przesunięć proponujemy przesunąć działalność jednostek pomocniczych kwotę 6107 zł w związku z przeniesieniem altany wraz z małą architekturą przy ulicy Spychalskiego. W ramach korekty budżetu wprowadzamy również wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 563 518 zł. Przechodząc do autopoprawki, proponujemy wprowadzić następujące pozycje. Darowiznę na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku z czym zwiększamy dochody i wydatki o kwotę 6980 zł. W związku z wydłużeniem realizacji projektu, dotyczy to Opole Plus, platforma mobilnych usług publicznych, korygujemy w roku bieżącym dochody o wartość 2 113 293 zł, natomiast wydatki o kwotę 3 130 538 zł. Po stronie dochodów natomiast wprowadzamy dotacje na realizację programu Maluch 72 tysiące złotych, dywidendę ze spółki WIG 1 070 tysięcy złotych, dotacje z Polskiego Starostwa Powiatowego na działalność związaną z Powiatowym Urzędem Pracy 35 tysięcy 900 zł. Natomiast w zakresie wydatków proponujemy zabezpieczyć środki w wysokości 6 milionów złotych na przebudowę obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie do skrzyżowania z ulicą Luboszycką. W zakresie wydatków proponujemy również zabezpieczyć 20 500 zł jako wkład własny Muzeum Polskiej Piosenki do realizacji projektu współfinansowanego z programu Narodowego Centrum Kultury. Jest to projekt pod nazwą Łapra. Wprowadzamy 400 tysięcy złotych na modernizację lokali komunalnych na potrzeby programu Specjalista. 16 500 zł to również zabezpieczenie wkładu własnego dla naszej jednostki Galerii Sztuki Współczesnej związanej z realizacją projektu współfinansowanego również z programu Narodowego Centrum Kultury pod nazwą Festiwal Placu Teatralnego. Wprowadzamy 1 070 000 zł dla Miejskiego Zarządu Dróg celem pokrycia wydatków związanych z opłatami za odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Wprowadzamy 6 tysięcy złotych na aktualizację dokumentacji dotyczącej projektu Wodny Świat Czesko-Polskiego Pogranicza. W zakresie przesunięć proponujemy przesunąć z pozostałej działalności kwotę 13 155 zł i przeznaczyć ją na pomoc dla repatriantów. W zakresie pozostałych przesunięć Ochotnicze Straże Pożarne proponujemy kwotę 40 700 zł przeznaczyć na zapewnienie gotowości bojowej SP, remont pomieszczeń budynku SP w Opolu Rzekowicach 13 tysięcy zł, 9 tysięcy zł przeznaczyć na zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej w Grudzicach, 10 tysięcy zł za finansowanie zakupu ubrań bojowych dla SP w Czarnowąsach i również 8 700 zł jest to dofinansowanie do zakupu ubrań bojowych dla OSP Wrzoski. W zakresie przesunięć pozostałej działalności przeskupamy 37 500 zł łącznie i przeznaczamy te środki na zwiększenie dotacji do Galerii Sztuki Współczesnej 18 000 zł i zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 19 500 zł. W zakresie kolejnych przesunięć przesuwamy wydatki na zadania zgłaszane z Rad Dzielnic i również środki, które pozostały z zakupu traktorka, kosiarki, jest to dzielnica 12. Łącznie jest to kwota 48 tysięcy złotych i przeznaczamy ją na następujące zadania. Inwestycje na placu rekreacyjno-sportowym przy ulicy Bierkowickiej 15 tysięcy złotych, nasadzenie drzew przy ulicy Północnej 15 tysięcy złotych, zakup donic betonowych w jednostce Sławice 10 200 zł, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z okazji 75-lecia klubu LZS Sławice 5 tysięcy złotych, zakup zamykanych tablic ogłoszeniowych w jednostce Sławice 2800 zł. I również przesuwamy z zadania opracowanie dokumentacji projektowej pawilonu rekreacyjnego 100 000 zł na zadanie rozbudowa parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego.
Tu również uwalniamy wolne środki z lat ubiegłych i przesuwamy je zgodnie z klasyfikacją budżetową. I również wprowadzamy wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 5 312 855 zł celem zabezpieczenia realizacji wydatków. W związku z przyjęciem korekty, jak również autopoprawki, deficyt ukształtuje się na poziomie przekraczającym 253 miliony złotych. Nadwyżka operacyjna osadzi się wartością przekraczającą 18 milionów złotych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetową, która wnioskuje podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Autopoprawka na druku 940a nie była opiniowana. Pytania radnych? Nie widzę pytań. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności autopoprawki na druku 940a. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie mam głosu pana radnego Jacka Kasprzyka. Czy to jakiś problem, panie radny, z systemem do głosowania? Proszę ewentualnie o informację. Czy nie jest pan radny obecny z nami w tej chwili? Pan radny jest nieobecny, wobec tego kończymy głosowanie. Stwierdzam, że Rada większością głosów 22 radnych za przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła autopoprawkę na druku 940a i przystępujemy do głosowania projektu uchwały wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą druku 940. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie korekty budżetu Miasta Opola na 2021 rok. Większością głosów 23 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących się. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020, druk 929, tryb bez wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją. Sprawozdanie na druku 929 zostało przedłożone przez Prezydenta Miasta. Sprawozdanie zostało także zaopiniowane przez Komisję Budżetową, Komisję Edukacji i Kultury oraz Komisję Społeczną i Zdrowia, które wnioskują jego przyjęcie. Za pośrednictwem programu e-sesja otrzymali Państwo uchwałę Polskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która pozytywnie zaopiniowała również omawiane sprawozdanie. Zarządzam załączenie wszystkich opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych? Nie widzę zgłoszeń do pytań. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie mam głosu pani radnej Kaweckiej. O, już jest. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu na podstawie paragraf 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2020 rok jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała w sprawie przyjęcia polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2021-2030, druk 933, tryb uproszczony, bez wprowadzania pytań i dyskusji. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetowa oraz Komisja Społeczna i Zdrowia, które wnioskują o podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2021-2030 jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów na druku 934, tryb uproszczony bez wprowadzania pytań i dyskusji. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetową oraz Komisję Infrastruktury, które wnioskują podjęcie uchwały, zarządzą załączenie opinii do projektu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku 934. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto Opole, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów na druku nr 935, tryb bez wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją. Projekt uchwały zaopiniowała Komisja Budżetowa oraz Komisja Infrastruktury pozytywnie. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych. Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, głos w dyskusji, pan radny Michał Nowak. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ja chciałem zadać jakby pytanie, tylko nie umiem, nie mogę się. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ja chciałem się ogólnie dowiedzieć, ja wiem, że to dotyczy hulajnóg elektrycznych, ta uchwała, natomiast chciałem się ogólnie dowiedzieć, jak wygląda teraz sytuacja, jeżeli chodzi o te parkingi, ile aut zostało w zeszłym roku odholowanych, jaka firma się tym zajmuje i mniej więcej jak to wygląda na dzień dzisiejszy, czy w pełni już parkingu, bo wiem, że na przykład kiedyś te auta były składowane w zupełnie innym miejscu niż tylko na tym parkingu. Taka sytuacja ma miejsce. Bardzo dziękuję za te pytania. Bardzo prosimy o ustosunkowanie się tutaj, wyznaczenie przez pana prezydenta osoby ewentualnie, która by odpowiedziała na to pytanie. Panie przewodniczący, Małgorzata Stelnicka, jeżeli mogę. Bardzo proszę, pani prezydent Małgorzata Stelnicka. Na jedną część pytania odpowiem od razu. Chodzi o to, kto się zajmuje teraz odholowywaniem. Jest to nasze zadanie własne. Powierzyliśmy to spółce naszej, zakładowi komunalnemu, który te zadania wykonuje od roku 2017. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę aut, która została odholowana w tym roku, to jeżeli pan radny pozwoli, to podamy to po ustaleniu, bo na ten moment trudno mi udzielić tej odpowiedzi. Oczywiście pani prezydent, nawet jeżeli mogę prosić mailowo, to też byłoby fajnie, natomiast bardzo bym prosił o przesłanie mailowo, bo w zeszłej sesji zadałem pytanie, miało być mailowo przesłane, a nie było. Także jeżeli bym prosił, może być mailowo, jak najbardziej na to pytanie. Bardzo prosimy, bardzo prosimy wszystkim radnym za pośrednictwem Biura Rady Miasta o przekazanie tej informacji o ilości samochodów odholowanych, innych pojazdów także, bo ta uchwała dotyczy hulajnóg, więc inne pojazdy także są odholowywane z terenów naszego miasta. Czy mamy jeszcze jakiś głos w dyskusji? Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania projektu uchwały na druku nr 935. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów. Jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znacznymi osiągnięciami. Program stypendialny pod nazwą Stypendia Prezydenta Miasta Opola na druku nr 932. Tryb uproszczony bez wprowadzania, bez pytań i dyskusji. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetowa oraz Komisja Edukacji i Kultury, które wnioskują podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku 932. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni z Opola wykazujących się znaczącymi osiągnięciami. Program stypendialny pod nazwą Stypendia Prezydenta Miasta Opola. Jednogłośnie, przepraszam, ponieważ nie mam jeszcze głosu, pospieszyłem się troszkę, pana radnego Dariusza Nawareckiego.
Czy pan radny Dariusz Nawarecki? O, jest, jest. Wobec tego wynik głosowania jednogłośnie za 25 radnych. Dziękuję. Przechodzimy do rocznego raportu o stanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Opola na lata 2016-2020 za rok 2020 na druku 936, tryb uproszczony bez wprowadzania pytań i dyskusji. Raport został przedłożony przez prezydenta oraz zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Społeczną i Komisję Zdrowia, które wnioskują jego przyjęcie. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem raportu na druku numer 936. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu na podstawie paragraf 31 ust. 2 Statutu Miasta Opola przyjęła roczny raport o stanie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Opola na 2016-2020 za rok 2020 jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV druk 937, tryb bez wprowadzania, ale z pytaniami i dyskusją. Projekt uchwały opiniowała Komisja Budżetowa oraz Komisja Społeczna i Zdrowia, które wnioskują o podjęcie uchwały. Zarządzam załączenie opinii do protokołu bez odczytywania. Pytania radnych. Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Panie Przewodniczący, czy ja w pytaniach również? Bardzo proszę, pan Przewodniczący Michał Nowak, wiem, że ma chyba jakiś problem ze zgłoszeniem się do pytań, tak? Tak, dlatego nie chciałbym panu przewodniczącego przerywać, dlatego jak dyskusji się zgłoszę, ale dziękuję serdecznie za wyrozumiałość. Ja bym miał pytanie, jaka to jest skala problemu i czy mamy ewentualnie jakieś dane o ilości występowania tego zachorowania? Bardzo dziękuję za pytanie. Czy możemy poprosić o odpowiedź, panie prezydencie, ewentualnie wskazanie osoby? Zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Poproszę panią naczelnik Wydziału Polityki Społecznej o udzielenie odpowiedzi, bo no, nie jest to takie oczywiste, ile takich jest. Proszę. Dzień dobry. Panią Dorotę Rutkowską, jakby nie mam, tak? Zastępca naczelnika pani Beata Halama-Konrad. A pani Beata Halama-Konrad, zastępca naczelnika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Bardzo proszę. Czy pani naczelnik jest z nami? Halo, dzień dobry, przepraszam, czy mnie słychać? Tak, doskonale panią słychać, bardzo witam super. Serdecznie, szanowni państwo, jeżeli pozwolicie państwo, to odpowiem na to pytanie. Faktycznie rak szyjki macicy jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Na całym świecie zdiagnozowano już blisko 527 nowych przypadków oraz zarejestrowano około 260 tysięcy zgonów z tej przyczyny. Jest to drugi najczęściej występujący kobiecy nowotwór w przedziale wieku między 15 a 44 lata. A czy mamy dane, bo jak mniemam panu radnemu, chodziło też o dane dotyczące naszego miasta, jaka skala ewentualnie zachorowań występuje i... W województwie opolskim wskazuje się, że współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy wynosi około 20% kobiet, z kolei dla całej Polski około 21% kobiet. I na przykład na przestrzeni lat, może podam od 2016 roku w samym Opolu, na raka szyjki macicy zachorowało 18 kobiet, z czego 9 kobiet zmarło. W 2017 8 kobiet zachorowało, 8 kobiet niestety zmarło, a w 2018 roku 8 kobiet zachorowało, 5 kobiet zmarło. Mhm. Dziękujemy za te odpowiedzi. Czy pan przewodniczący jeszcze chciałby dopytać? Tak, bo z takiej ciekawości, a czy czy są badania, czy są wyniki, czy te panie, które zmarły, były wcześniej szczepione, czy nie poddawały się takim szczepieniom? Bardzo prosimy. Niestety nie mam takich danych, czy to były kobiety szczepione, czy nieszczepione. Mhm. Dziękuję. Panie przewodniczący, jeżeli mogę, tylko się odniosę, bo... Tak, bardzo proszę, pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Bo jak rozumiem, jakby dyskusja idzie w kierunku, czy pytanie idą w kierunku tego, czy warto się szczepić, czy nie warto się szczepić.
Więc oczywiście my nikogo do szczepień nie zmuszamy. Natomiast nawet 1000 ofiar śmiertelnych, bo mniej więcej tyle jest osób, które w ciągu roku w Opolu zmarły na COVID bądź różne choroby, które chorowały, a COVID przyspieszył ich, czy wpłynął na ich stan zdrowia w sposób dramatyczny i dokończyło się śmiercią. Nawet te 1000 osób, których między nami ma, nie przekonuje niektórych do obowiązkowego szczepienia na COVID. Więc ja proponuję, żebyśmy nie dyskutowali o tym, czy warto się szczepić. Jak ktoś nie chce się szczepić i narażać siebie i innych na śmierć, to jego sprawa. Natomiast nie róbmy z tego dyskusji wokół programu szczepień, który od lat trwa w Opolu. Myślę, panie prezydencie, że tutaj nie było takiej chyba intencji ze strony pana przewodniczącego Nowaka. Po prostu chyba chciał uzyskać informację, jak ta statystyka wygląda w odniesieniu do naszego miasta. Panie przewodniczący, czy jeszcze jakieś pytania z pana strony? Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Oczywiście dobrze pan przewodniczący odczytał moje intencje, natomiast pan prezydent jak wszystko przekształca tylko po to, żeby zrobić bitkę polityczną. Nie w tym sens, natomiast jeżeli coś głosujemy, to tak jak pan przewodniczący zauważył, chcielibyśmy wiedzieć, nad czym głosujemy i żeby dane poznać i tylko tyle. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Dziękuję. Widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Wobec tego zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku na druku nr 944. Proszę pana prezydenta, wnioskodawcę projektu uchwały o wprowadzenie do omawiania. Jeśli mogę, Dawid Ozimek, zastępca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Bardzo proszę, pan naczelnik zarządzania kryzysowego. Proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, prezydent miasta Opola przedkłada uchwałę w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku. Podjęcie uchwały i zawarcie na jej podstawie porozumienia ma na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Opola poprzez aktywne przeciwdziałanie zjawiskom przestępczym i wykroczeniom. Z wnioskiem do prezydenta miasta Opola zwrócił się komendant miejski Policji w Opolu. Kwota wsparcia to 20 000 zł. W zeszłym roku w okresie od marca do grudnia miasto Opole przekazało Policji 80 000 zł, w ramach których zorganizowano 327 dodatkowych służb patrolowych. W trakcie tych służb z ważniejszych danych wylegitymowano 615 osób, przeprowadzono 268 interwencji, 259 kontroli pojazdów, 226 kontroli bagażu, 607 kontroli stanu trzeźwości, ujawniono też 280 wykroczeń, zatrzymano 4 sprawców przestępstw, 16 dowodów rejestracyjnych, 6 dokumentów prawa jazdy oraz wszczęto 1 procedurę niebieskiej karty. Na jednej z poprzednich sesji komendant miejski Policji składał sprawozdanie za rok 2020, a praca opolskiej policji została oceniona bardzo dobrze. W związku z otwarciem przestrzeni publicznej po lockdownie zwiększona liczba patroli policji na pewno wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta Opola. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to wprowadzenie. Szanowni państwo, projekt uchwały nie był opiniowany, przepraszam, gdyż został wprowadzony do porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez głosowanie rady. Czy są pytania radnych? Nie ma pytań. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku nr 944. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie przekazania Policji środków finansowych stanowiących dochody własne Miasta Opola z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w 2021 roku, jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny Spółka ZO w Opolu zadania własnego gminy na druku 946. Bardzo proszę pana prezydenta, wnioskodawcy projektu o wprowadzenie. Małgorzata Rabiega, czy mogę? Bardzo proszę, pani naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Małgorzata Rabiega. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie, przedstawiamy projekt uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Komunalnemu Spółka ZO w Opolu zadania własnego gminy w związku z zamiarem powierzenia spółce gminnej następnego zadania własnego gminy w zakresie utrzymywania nowego placu zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku Osiemsetlecia. Konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta w sprawie powierzenia tego zadania spółce. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, utrzymanie gminnych obiektów oraz urządzeń użyteczności publicznej, w tym placu zabaw, stanowi zadanie własne gminy. Również z ustawy o gospodarce komunalnej wynika, że gospodarka komunalna może być prowadzona w formie spółek prawa handlowego. Powierzone zadanie będzie świadczony w ogólnym interesie gospodarczym, natomiast szczegółowe prawa, obowiązki stron oraz zasady przekazywania rekompensaty spółce zostaną określone w umowie wykonawczej. Umowa wykonawcza zostanie zawarta po spełnieniu niezbędnych warunków formalnych, technicznych, czyli po rejestracji przez KRS zmiany aktu założycielskiego spółki Zakład Komunalny. Park Osiemsetlecia aktualnie jest utrzymywany przez Zakład Komunalny po przetargu. Utrzymanie to jest do końca marca 2022 roku. W tym też czasie kończy się utrzymanie innych terenów zieleni miejskiej, którymi zarządza Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dlatego też, że plac zabaw jest wybudowany i aktualnie jest utrzymywany właśnie Parku Osiemsetlecia. Celowe jest powierzenie tego zadania spółce. Aktualnie zadanie to zleca MZLK, który utrzymuje place zabaw na terenach mieszkaniowych, ale do czasu zawarcia umowy wykonawczej z Zakładem Komunalnym na razie musi ktoś wykonywać te czynności. Natomiast też zamiarem naszym jest po okresie marca 2022 roku powierzenie Zakładowi Komunalnemu niektórych wybranych terenów zieleni w mieście, w tym m.in. Parku Osiemsetlecia, tym bardziej już powierzenie placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Parku Osiemsetlecia jest jak najbardziej celowe. W związku z tym wnosi się o podjęcie przedłożonego projektu uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Projekt uchwały nie był opiniowany, gdyż został wprowadzony do porządku obrad głosowaniem Rady. Pytania radnych. Nie widzę zgłoszeń do pytań. Zamykam pytanie, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druku 946. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie powierzenia spółce Zakład Komunalny Spółka ZO w Opolu zadania własnego gminy jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola na druku 942. Projekt uchwały na druku numer 942 został przedłożony przeze mnie w związku ze złożeniem ślubowania przez panią radną Urszulę Zajączkowską i wyrażeniem woli pracy w Komisji Rewizyjnej. Przedłożenie niniejszego projektu uchwały jest zasadne. Uchwała ma zatem charakter porządkowy i wnioskuję o jej podjęcie. Czy są pytania lub głosy w dyskusji w tej kwestii? Bardzo proszę o zgłaszanie się. Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały na druku 942. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola na druku 943. Projekt uchwały na druku 943 został przedłożony również przeze mnie w związku ze złożeniem ślubowania przez panią radną Urszulę Zajączkowską i wyrażeniem woli pracy w ramach Komisji Edukacji i Kultury. Uchwała również ma charakter porządkowy, zatem wnioskuję o jej przyjęcie. Czy są pytania lub głos w dyskusji w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania nad drukiem numer 943. Przepraszam bardzo. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Opola jednogłośnie głosami 25 radnych za. Uchwała w sprawie zaleceń pokontrolnych na druku numer 945. Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zaleceń pokontrolnych radni otrzymali na druku 945. Proszę radnego Marka Kawę, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wprowadzenie do omawiania projektu uchwały. Dziękuję panie przewodniczący, szanowna rado, panie prezydencie. Zgodnie z harmonogramem kontroli powołany zespół kontrolny przeprowadził w terminie kontrolę, która dotyczyła wydatków miasta Opola w ramach polityki informacyjnej i promocyjnej miasta w latach 2018-2019. W tym miejscu dziękuję zespołowi kontrolnemu, szczególnie pani przewodniczącej Kaweckiej, która, no, jak wiemy, z przyczyn osobowych została trochę w trakcie oczywiście zdarzeń losowych, odejścia pani radnej Sokołowskiej i zmian, trochę sama, ale godnie tutaj stanęła i świetnie wykonała zadanie. Stąd w wyniku przeprowadzenia też dyskusji i Komisja Rewizyjna pochyliła się nad protokołem, chcieliśmy państwu zaproponować jedno zalecenie pokontrolne, które jest przedłożone właśnie tutaj w uchwale. To jest, dwa zalecenia. Pierwsze to zwiększyć środki na gadżety, ale gadżety właśnie dedykowane, konkretne gadżety, które są specyfikowane, oraz drugie, zaplanować stworzenie gadżetu dedykowanego wydarzeniu, instytucji lub postaci kojarzonej z Opolem. Wyjaśniamy, że nie wszystkie gadżety muszą mieć charakter użytkowy, jak długopisy i tak dalej. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści chętnie kolekcjonują tego tak zwane właśnie gadżety pamiątkowe, dedykowane wydarzeniu czy jakiemuś właśnie kojarzone z symbolem miasta. Indywidualizowane, figuratywne statuetki, ryciny, metaloplastyki i inne rokrocznie ponawiane, asygnowane datami pamiątki kojarzone z Opolem. Także te dwa zalecenia pokontrolne w imieniu Komisji Rewizyjnej przedkładam i proszę o akceptację. Bardzo dziękuję za przedstawienie zaleceń pokontrolnych panu przewodniczącemu. Czy pan prezydent ma życzenie tutaj zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Czy są pytania pozostałych państwa radnych? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały w sprawie zaleceń pokontrolnych na druku 945. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jednym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie zaleceń pokontrolnych jednogłośnie 25 głosami za. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji na druku 947. Petycja o numerze ORI 152/9/2021 została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska. Projekt uchwały komisji wraz z uzasadnieniem radni otrzymali na druku 947. Proszę radną Jolantę Kowecką, przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o przedstawienie stanowiska komisji stanowiącego załącznik do przedłożonego projektu uchwały. Załącznik został przedstawiony na sesji. Komisja nie zaakceptowała uzasadnienia.
petycji realizowanego przez radnego Michała Nowaka z uwagi na to, że wskazała na inne miejsca nadania nazwy pani profesor Zawadzkiej. Mogą to być ulice i place. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania radnych? Nie widzę. Zamykam pytania, otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Tak, panie przewodniczący. Bardzo proszę, pan przewodniczący Michał Nowak. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, ponieważ ja badałem tą petycję, moje uzasadnienie było zupełnie inne i też moje uzasadnienie zawierało życiorys pani Elżbiety Zawadzkiej. Dlatego chciałbym po części go przedstawić, dlatego że myślę, że powinniśmy wszyscy wiedzieć, o jak zacnej, pięknej i postawie życiowej i pięknym człowieku, jak wartościowym życiorysie rozmawiamy. A tak na wstępie tylko powiem, że uważam, że taka forma odrzucenia tej petycji jest tylko właśnie formą bardziej odrzucenia, wskazania jakiegoś miękkiego rozwiązania. Tak to przynajmniej wyglądało i tak to widzę. Ale jeżeli chodzi o uzasadnienie, to wskazywałem, że pani Elżbieta Zawadzka urodziła się w czasie, gdy Toruń znajdował się pod zaborem pruskim. Jednak szkołę podstawową i gimnazjum kończyła już w wolnej Polsce. Maturę zdała w żeńskim gimnazjum humanistycznym, a następnie skończyła studia matematyczne na Uniwersytecie Poznańskim. Na czwartym roku studiów związała się z organizacją przysposobienia kobiet do obrony kraju. Po studiach podjęła pracę jako nauczycielka w szkole średniej i udzielała się społecznie jako instruktor przysposobienia wojskowego kobiet. Przed rokiem 1939 pełniła w Katowicach funkcję komendantki rejonu śląskiego PWK. Szanowni Państwo, ja przedstawię troszkę szerszy życiorys, ponieważ odrzucenie tej mojej petycji, mojego uzasadnienia spowodowało, że Państwo nie możecie się nawet zapoznać z tym życiorysem. We wrześniu 1939 roku jako żołnierz Lwowskiego Kobiecego Batalionu Pomocniczej Służby Wojskowej brała udział w obronie Lwowa. W październiku tego samego roku wystąpiła do tworzącej się siły zwycięstwa Polski i pozostała w jej szeregach aż do 1945 roku. Na początku swojej podzielonej działalności miała pseudonim Zelma. Pod koniec 1940 roku została przeniesiona do Warszawy i jako kurierka pod pseudonimem już Zo stała się prawdziwą legendą kurierów w okupowanej Europie. Od połowy 1941 roku jeździła między Warszawą a Berlinem, przewożąc w obie strony pocztę, która kursowała przez Szwecję do Londynu i z powrotem. Jej zadaniem było też zorganizowanie szlaków kurierskich podążających do Lwowa przez Niemcy. W latach 1939-1945, korzystając z fałszywych dokumentów, przekraczała granicę Rzeszy setki razy. Przy setnym w 1942 roku przestała już liczyć. Przenosząc raporty, meldunki i informacje zaś w przerwach między wyprawami uczyła w tajnych kompletach. W 1943 roku wyruszyła jako emisariuszka komendanta głównego AK Stefana Roweckiego przez Niemcy, Francję, Andorę, Hiszpanię i Gibraltar do sztabu naczelnego wodza w Londynie. Jej misja miała dwa cele. Poprawę łączności między sztabem naczelnego wodza w Londynie z Warszawą oraz przedstawienie żądań generała Grota Roweckiego na terenie regulacji prawnych dotyczących sytuacji kobiet w Wojsku Polskim. Czyli, szanowni państwo, zabiegała cały czas o kobiety i w wojsku, i w nauce, bo też właśnie uczyła kobiety w szkole. Z Londynu wróciła z 9 na 10 września 1943 roku zrzucona spadochronem w ramach akcji Neon 4. Szanowni państwo, to była jedyna kobieta, która została właśnie zrzucona w spadochronów w ramach właśnie tak zwanych cichociemnych. Pewną charakterystykę ZO daje Jan Nowak-Jeziorański w książce Kurier z Warszawy. I teraz krótki cytat. Nawet w konspiracji, gdzie panuje anonimowość, ZO stała się postacią legendarną. Straciła całą swoją rodzinę. Uchodziła za człowieka ostrego i wymagającego od innych, ale najbardziej od samej siebie. Jej oddanie służbie graniczyło z fanatyzmem. Średniego wzrostu, blondynka o niebieskich oczach, miała w sobie coś męskiego. Była surowa, poważna, trochę szorstka, ale bardzo rzeczowa. W czasie rozmowy ani razu nie uśmiechnęła się.
Nie padło ani jedno słowo natury bardziej osobistej. Nic, co nie wiązało się ze służbowym tematem. ZOO nie miała na to czasu. Dopiero na pożegnanie poczułem ciepły, mocny uścisk dłoni i usłyszałem lekkie westchnienie. Daj Boże, żeby dotarli. W marcu 1944 roku groziło aresztowanie. Wycofano ją z działalności kurierskiej i przeniesiono do służby w dowództwie wojskowej służby kobiet. Działając w służbie kobiet brała udział w powstaniu warszawskim, a po kapitulacji przedostała się do Krakowa, gdzie odbudowywała zerwaną łączność ze sztabem naczelnego wodza. Zdemobilizowana w lutym 1945 roku dalej pracowała w konspiracji, najbardziej w delegaturze sił zbrojnej na kraj. Następnie w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. W działalności antykomunistycznej zrezygnowała w 1946 roku, podejmując pracę w Państwowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego przy Ministrze Obrony Narodowej, z której ze względów politycznych musiała zrezygnować w 1948 roku. W latach 1948-1951 pracowała jako nauczycielka w Łodzi, Toruniu i Olsztynie. W 1951 roku została aresztowana i po procesie skazana na 10 lat pozbawienia wolności. Na wolność wyszła w 1955 roku, ponieważ wtedy była ogłoszona amnestia, dlatego wyszła wcześniej. Wróciła do pracy w szkolnictwie, ucząc w szkołach w Sierpcu i w Toruniu, nie zaniedbując jednak samodzielnej nauki. W 1965 roku w Toruniu obrodziła doktorat i podjęła naukę na stanowisku adiunkta Wyższej Szkoły Pedagogiki w Gdańsku. W 1973 roku w Wyższej Szkole Pedagogiki w Krakowie ukończyła stopień doktora habilitowanego. Nie mając szans na utworzenie własnego zakładu andragogiki w Gdańsku, o czym marzyła zresztą, w 1975 roku przyjęła propozycję stworzenia nowo powstającym Instytucie Pedagogiki i Psychologii. W 1976 roku wyjechała w celach naukowych do Londynu. Po powrocie spotkały ją liczne szykany i represje, tak ze strony SB, jak i władz Instytutu, w którym pracowała. Przeszła dwa zawały serca oraz długą rekonwalescencję. W 1978 roku została zmuszona do odejścia na emeryturę. Do badań z zakresu nauki pedagogiki nigdy nie powróciła. Jeszcze w latach 60. Profesor Zawadzka zajęła się gromadzeniem materiałów historycznych dokumentujących działalność Armii Krajowej w czasie wojny. Jako emerytka powróciła do tej pracy. W 99 roku zainicjowała utworzenie Fundacji Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej. Była jej pierwszym prezesem, a po latach honorowym przewodniczącym Rady. Klub historyczny Antoniego Antczaka był integralną częścią założonej przez Zawadzką Fundacji i funkcjonował do początku XXI wieku. W 1989 roku została laureatką medalu Stolmana, wyróżnienia przyznanego w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do pomnażania dorobku i osiągnięć kultury i Pomorza lub do ich spopularyzowania. W 1990 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1993 roku Krzyżem Komandorskim tego Orderu z Gwiazdą. W 1996 roku została profesorem nauk humanistycznych. W 2006 roku na wniosek warszawskich środowisk kombatanckich prezydent RP Lech Kaczyński awansował ją do stopnia generała brygady. Została wówczas drugą po Marii Witek kobietą generałem w historii Wojska Polskiego. Profesor Elżbieta Zawadzka została dwukrotnie odznaczona orderem wojennym Virtuti Militari 5 klasy i 5-krotnie Krzyżem Walecznym. W 1995 roku prezydent Lech Wałęsa odznaczył ją orderem Orła Białego. W 2002 roku otrzymała nagrodę Kustosza Pamięci Narodowej z ręki prezesa IPN profesora Leona Kieresa. Ja swoje uzasadnienie skończyłem tak, że tak piękna postawa życiowa, ogromne zaangażowanie, poświęcenie życia osobistego dla wyzwolenia Polaków z obcej niewoli stanowi wystarczające uzasadnienie dla nadania nazwy właśnie tej przeprawie drogowej. Szanowni Państwo, oczywiście wniosek jest taki, żeby nie przychylić się do tej petycji, poszukać innego miejsca, ale czy nie powinno być tak, że przyjmiemy jednak tą petycję, uhonorujemy, a dla innych pięknych, przypuszczam, również w przyszłości postaw i bohaterów, te miejsca, żeby pan prezydent przygotował, a nie żeby to był taki temat zastępczy, to teraz nie, ale później coś znajdziemy. Taka jest moja propozycja. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za przedstawienie swojego stanowiska. Kolejny głos w dyskusji pani radna Jolanta Kawecka, proszę. Tak, szanowni państwo, ja przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków. Jestem wszystkim państwu radnym winna wyjaśnienia, gdyż po burzliwej dyskusji na naszej komisji chcieliśmy powiedzieć, że my w żaden sposób nie przedstawiamy charakteryzację bohaterki, którą niewątpliwie była pani profesor. Jednakowoż nasza komisja jest wyjątkowo trudną i skomplikowaną komisją, o czym mówię od początku kadencji, psychologami, sędziami i prokuratorami, a także inne funkcje przyjmować. Natomiast jednego nie możemy zrobić, nie możemy decydować, które ulice i jakim bohaterom będziemy nadawali nazwy. Nie możemy decydować o rzeczach, funkcjach i które stają przed panem prezydentem oraz służbami pana prezydenta. Możemy jedynie do czego nie, a więc Jolu, przepraszam ci, że ci przerywam, ale w ogóle cię nie słychać, bo jest tak jak na komisji. Może przestaw komputery tak jak na komisji, bo wtedy cię będzie słychać. Powiem, jeśli mnie nie słychać, że nasza komisja, tak jak wspomniałam, nie może podjąć tak ważnej decyzji, w którym miejscu dana ulica ma mieć jakąś nazwę w tym mieście. Do tego są służby pana prezydenta oraz pan prezydent i bardzo prosimy, zresztą jest to już uzgodnione z panem sekretarzem, że tak samo profesor Zawadka, jak i jeśli wiem dobrze generał Maria Witek, powinny zostać upamiętane w opinii. Może też być tak, że Komisja Wniosków Petycji na wniosek z Krapkowic od razu ustawi, że most ma mieć jaką nazwę. Do tego stworzeni i przygotowani, że tak się wyrażę. Także bardzo proszę o uzgodnienie na przyszłość z po prostu z historykami, z geodezją można, a nie na podstawie taką, jaką ona jest. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos w dyskusji. Kolejny głos w dyskusji pani radna Elżbieta Bień. Dziękuję panie przewodniczący. W uzasadnieniu opinią pana prezydenta, czy moglibyśmy ją poznać? Przepraszam, dziękuję, ale niestety nie słyszałem pani wypowiedzi. Jeszcze raz, jakby pani mogła powtórzyć. W uzasadnieniu rozpatrzenia petycji Komisja Skarg i Wniosków pisze, że podparła się również opinią pana prezydenta. Czy moglibyśmy opinię poznać pana prezydenta? Bo ja takiej tu opinii nie mam dołączonej. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję za to pytanie. Było stanowisko pana prezydenta, które zostało przekierowane jakby względem tej petycji. Jeżeli byśmy mogli ewentualnie poprosić o przytoczenie tego stanowiska, to bardzo proszę. Panie przewodniczący, to może ja znowu się troszeczkę wetnę, ponieważ badałem tą skargę, mam przed sobą to stanowisko. Jeżeli jest taka wola, to mogę odczytać. Panie przewodniczący, pan prezydent się zgłosił, więc my tak, okay. Niech przedstawi to swoje stanowisko i żeby pani radna miała jakby komplet informacji. Dobrze? Pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Panie przewodniczący, dziękuję. Chciałem tylko przypomnieć, że uczestniczę w sesji, więc jak państwo o mnie rozmawiacie, to kulturalnie było mnie dopuścić do głosu albo zapytać o zdanie. Natomiast mówić o tym, co ja myślę, wystarczy, że ja będę mówił, nie musi mówić za mnie pan radny Nowak. Panie przewodniczący, dopuszcza pan do tego, że pan Nowak cały czas wyraża opinię na mój temat. Natomiast sesja Rady Miasta nie polega na tym, żeby radni mówili o tym, co prezydent i jaki on jest. Natomiast prezydent jest biernie siedzi i wysłuchuje tego wszystkiego i nie ma prawa się do tego odnieść, a na zwrócenie uwagi, na czym rzecz polega, słyszę, że nie powinien tak mówić, bo to nie jego rola. Przypominam tę kwestię o szczepionkach, w której, tak jak mówiłem,
warto zachęcać ludzi do szczepienia, a nie straszyć tym, że szczepionki są nieskuteczne. Natomiast wracając do meritum, Szanowni Państwo, opinia prezydenta w tej sprawie jest tylko opinią. To jest decyzja radnych, którzy w tej sprawie głosują. Ja w swojej opinii chciałem zwrócić uwagę na całokształt decyzji, które dotyczą nazewnictwa ulic w mieście i to jest od wielu lat problem, dlatego że brakuje jednolitego organu, który by w sposób taki kompetentny, historyczny i całościowy prowadził te sprawy, dlatego że nazewnictwo ulic ma często charakter bardziej inicjatyw politycznych, niemerytorycznych i nie jest związane z jakimiś konkretnymi rocznicami czy wydarzeniami, tylko właśnie wypływa gdzieś w postaci czasami inicjatyw spoza miasta, a warto byłoby, żeby o tym, kto jest honorowany w mieście Opolu, decydować w postaci jakiejś takiej ciągłej polityki, w której szanowalibyśmy historię miasta, szanowalibyśmy historię Polski, jednocześnie edukowali o tej historii i w jaki sposób mówili o wartościach, które reprezentujemy bądź które chcemy cenić. W wypadku tej inicjatywy, która Państwa zdaniem być może będzie zasługiwała na uznanie, mamy inicjatywę oddolną, pochodzącą spoza Opola, która odnosi się do osoby niezwykle zacnej i zasługującej na jak najwyższy szacunek. Natomiast nie ma tu takiego myślenia, czy uhonorować tą osobę w postaci może bardziej prestiżowego miejsca niż w wypadku infrastruktury, którą przejeżdża się z prędkością 80 czy 90 na godzinę i nawet nie zauważa się, że się po niej jedzie. Więc ja tylko w ten sposób w swoim stanowisku chciałem wyrazić, nie odnosząc się jeszcze raz bezpośrednio do tej osoby, bo tak zaznaczyłem, że jest to osoba wyjątkowego dorobku i zasług. A jeszcze podwójnie cieszy mnie, że kobieta, bo tego honorowania kobiet troszeczkę mało, więc tym bardziej mnie to cieszy. Natomiast ja chciałbym, żebyście Państwo zwrócili na całokształt i może jako radni sami powołali taką komisję, która składałaby się z historyków, może jeszcze z innych osób, które wskażecie, która by prowadziła taką politykę w uzgodnieniu z prezydentem i z radnymi. I w ten sposób ta nasza polityka historyczna honorowania byłaby bardziej uporządkowana i bardziej godna, bo rzeczywiście tutaj, tak jak mówię, w tym wypadku niekoniecznie to może być, ale to do Państwa zdania. Natomiast ja nie mam w tej sprawie formalnie nic do powiedzenia, a Państwo radni macie inicjatywę składania uchwał z nazywaniem konkretnych obiektów. Nie musicie czekać na moją inicjatywę, tylko możecie to robić jako radni. Gdybyście to zrobili w postaci klubowej inicjatywy, na przykład Solidarnej Polski, to wtedy byłoby to przedmiotem nie głosowania jako petycja, tylko decyzja do wykonania. Więc można było wybrać drogę, ale to jest oczywiście decyzja samych wnioskujących czy samych radnych, którzy to wprowadzają. Więc Szanowni Państwo, ja jeszcze raz podnoszę osoba niezwykle zacnego życiorysu. Pytanie, czy rzeczywiście teraz, czy w taki sposób ją uhonorować i w jaki sposób prowadzić tą politykę historyczną związaną z nazewnictwem ulic, ale to już do Was decyzja w tej sprawie, bo to w tym wypadku Państwo o tym decydujecie, nie ja. Dziękuję. Bardzo proszę, kolejny głos w dyskusji, pan radny Michał Nowak. Czy jeszcze można dopytać, jeżeli jest przy głosie? Tak, proszę, przepraszam, bo to było pytanie pani radnej Elżbiety Bień. Tak, tak, bardzo proszę pani radna, tak. Pana prezydenta, czy ma pan jeszcze może jakieś propozycje ze swojej strony na godne uczczenie tej osoby? Pani radna, uważam, że możecie Państwo podjąć tą uchwałę, natomiast ona jest tylko petycją, więc wykonanie jej to jest jakby odrębna rzecz. Nie chcę mówić, że ja jej nie zamierzam wykonywać, czy
w inny sposób, tylko możecie Państwo przecież powołać komisję doraźną rady, jakąś, która przygotuje na przykład projekt uchwały, która uchwały w sprawie komisji, która się będzie takimi rzeczami zajmować i przygotowywać opinię, żeby to nie było elementem sporu politycznego, bo jeszcze raz co do zasady uważam, że ta osoba zasługuje na najwyższy możliwy szacunek i również to miejsce w Opolu. Tylko jeszcze raz, czy w takim momencie, czy w takiej formule, w tym miejscu, to już decyzja do Państwa, natomiast możecie wyjść z uchwałą. Ja jestem gotów oczywiście też swoich przedstawicieli wskazać, czy uczestniczyć w przygotowaniu takiej uchwały, w której my będziemy w sposób cykliczny robić takie rzeczy, które mogą wzbogacić naszą politykę miejską, czyli każdy rok rozpoczynać z intencją w czyjejś pamięci. To może być rok powstań śląskich, to może być rok odzyskania niepodległości i tak dalej, i również nazewnictwo ulicy, a także inne rzeczy związane z pomnikami, z rocznicami, również w ten sposób prowadzić. Wtedy byłoby to inicjatywą szerszą, zawierającą również szerszą opinię być może samych mieszkańców, ale to tak jak mówię ad hoc, bo rzeczywiście przez lata w taki sposób to nie było prowadzone i być może nie ma potrzeby, żeby tak prowadzić. Ja tylko zwróciłem na to uwagę przy okazji tej dyskusji. Dziękuję. Pan radny Michał Nowak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie, panie przewodniczący. Ja oczywiście nie będę się do personalnych wycieczek pana prezydenta odnosił, bo to na każdej sesji pan prezydent takie metody stosuje. Nie wiem skąd takie zaleciałości. W każdym razie ja oczywiście powiedziałem, że mogę przeczytać stanowisko prezydenta, ponieważ stanowisko prezydenta jest podpisane, tu czytam, prezydent miasta Arkadiusz Wiśniewski, do petycji. Co też, skoro już pan prezydent wyciągnął ten temat, szanowni państwo, myśmy mieli mieć komisję, to 3 miesiące trwało odpowiedź pana prezydenta na tą petycję. Bodajże w czwartek była komisja o godzinie 14:00, a ta odpowiedź przyszła pół godziny przed komisją. No tak działa pan prezydent. Nie chciałem o tym mówić, no ale skoro pan prezydent już zaczął ten temat, no to tak działają służby. Ja myślę, że to jest niedopuszczalne przy 3-miesięcznym trwaniu w ogóle całej procedury, bo tyle mieliśmy czasu na zbadanie i teraz na ostatnią chwilę, dlatego dzisiaj komisja rano musiała być w związku właśnie z tym terminem, który pan prezydent tak sobie naciągnął. I tylko tyle, dlatego mówiłem o tym, że mogę przeczytać, bo mam przed sobą na komputerze tą odpowiedź pana prezydenta. Natomiast co do meritum, szanowni państwo, tu nie ma sporu politycznego, bo ja od pana prezydenta usłyszałem bardzo ciepłe słowa, jeżeli chodzi o panią profesor, o tą wielką postać. Tak samo słyszę i od pani przewodniczącej Kaweckiej. No, każdy się wypowiada, że to jest naprawdę piękna postać, piękny życiorys, ogromne dokonania dla całej Polski. To nie jest gdzieś tam regionalnie, tylko dla całej Polski. No ale jak trzeba podjąć decyzję, to słyszymy to nie w naszych kompetencjach, to nie w naszych możliwościach. Szanowna droga Jolu, właśnie w naszych. My możemy podjąć i zadecydować, my nadajemy nazwy ulicom, więc mostom i innym skwerom, więc jak najbardziej możemy, to jest właśnie w naszych kompetencjach i teraz właśnie dzisiaj się wypowiadamy, czy chcemy, żeby ta osoba była uhonorowana w ten sposób i żeby most, ja nie wiem, pan prezydent mówił, nie wiem, że coś 80 kilometrów się przejeżdża przez ten most, mi się tam wydaje, że tam ograniczenie jest, no ale może pan prezydent tak jeździ, więc ja uważam tak, że każdy nie zgłasza osoby, które uważa za stosowne do inicjatywy. Jeżeli uznamy, że jest to osoba godna upamiętnienia, to upamiętnijmy w taki sposób, jaki ktoś zgłosił. Chyba, że na przykład pan prezydent by powiedział, szanowna Rado, to jest za mało godne miejsce i solennie się zobowiązuje, że w najbliższym pół roku przygotuje miejsce, które będzie naprawdę godnie upamiętniało tą postać. I wtedy jak najbardziej przychylałbym się do takiego rozwiązania i biłbym brawo panu prezydentowi i wspierał w takim działaniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, myślę, że warto tutaj podkreślić, że my nie decydujemy dzisiaj o nadaniu imienia dla jakiegokolwiek miejsca w Opolu pani profesor Zawadzkiej. To jest jedynie rozstrzygnięcie petycji, która nawet w przypadku rozstrzygnięcia pozytywnego nie powoduje jakby dalszych kroków w postaci projektu uchwały. Tak jak pan prezydent słusznie
wskazał, jest potrzeba przygotowania później i przedłożenia Szanownej Radzie projektu uchwały w przedmiotowej sprawie i do tego ma prawo także grupa radnych, także klub radnych. Więc jakby tutaj zostało to wskazane. Tylko tak informacyjnie, ponieważ dyskutujemy o tym tak, jakobyśmy dzisiaj nadawali nazwę tej przeprawie mostowej. Bardzo proszę, pan prezydent, rozumiem ad vocem tutaj do słów pana przewodniczącego jeszcze. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, nie ad vocem. Mój głos miał wyjaśnić sytuację i dziękuję za to, co pan powiedział, że my nie decydujemy o nazwaniu tego miejsca, czy nazwaniu tego mostu, tak, tym imieniem. To jest jakaś zewnętrzna petycja, którą państwo jako radni rozpatrujecie. Natomiast pan radny Nowak mógł zgłosić taki wniosek i ten most mógł być nazwany już rok temu, półtora roku temu, dwa lata temu i trzy lata temu, czy pięć lat temu, skoro to jest takie istotne, bo na tym polega działanie radnych, że macie państwo prawo również inicjatywy uchwałodawczej. I to jakby chciałem wyprostować i wyrazić również swoje stanowisko, które, tak jak mówię, podkreśla absolutnie wysoki, najwyższy standard, jeżeli chodzi o życiorys osoby zaproponowanej, kobiety. Jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić, co ogromnie mnie cieszy, że honorujemy kobiety i co jeszcze w związku z tym i to mnie wszystko doprowadziło do tych myśli, które wobec państwa wyraziłem, czy rzeczywiście taka procedura, która doprowadza do takich niekonsekwentnych jednak chyba działań, bo to nie jest nazwanie, a chcielibyśmy nazwać, a przecież w państwa rękach jest możliwość nazwania, to nie powinno jednak po którymś takim kolejnym razie doprowadzić do może innej procedury prowadzenia tych spraw, czyli powołania specjalnej komisji, która państwu radnym będzie przygotowywać odpowiedzi na wnioski, bo jak państwo widzicie, jestem jako prezydent zaangażowany w dziesiątki różnych spraw, inicjatyw i działań, które są związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta, również z dziesiątkami innych działań i w związku z tym czasu mi nie starcza na realizację i odpowiedź na wszystkie wnioski, które tu trafiają. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze tak dokładnie precyzując, to faktycznie jest też troszkę tak, że czasami radni pochylają się nad petycją czy wnioskiem zgłoszonym przez stowarzyszenie, czy jakąkolwiek organizację, czy grupę mieszkańców, która ma niejako przyspieszyć pewne procedury legislacyjne, które u nas obowiązują, bo tak jak tutaj już wielokrotnie zostało powiedziane, zarówno radni, jak i pan prezydent, jak i mieszkańcy naszego miasta, wszyscy mają inicjatywę uchwałodawczą i każdy mógł taką uchwałę przygotować i dzisiaj pochylilibyśmy się nad konkretną uchwałą o konkretnym przeznaczeniu mostu, ulicy, placu właśnie i poświęceniu go imieniem pani profesor Zawadzkiej. Nikt tego nie zrobił. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że jakaś grupa czy jakaś społeczność wystosowała petycję, niejako wskazując taką potrzebę, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby pan przewodniczący na przykład ze swoim klubem radnych przygotowali taką uchwałę i myślę, że to by było najwłaściwsze, bo wtedy dyskutowalibyśmy już dokładnie merytorycznie o projekcie uchwały, o jakimś konkretnym rozwiązaniu, które państwo byście zaproponowali. Przypominam, że my dyskutujemy tylko i wyłącznie o petycji, która ma charakter pewnej intencji, natomiast nie wywołuje żadnych dalszych prawnych zobowiązań do podjęcia jakichkolwiek działań. Jest to tylko wyrażenie pewnej woli rady na wniosek osób, które składały tę petycję. Mam głos pana radnego Michała Nowaka i pana radnego Sławomira Batko i rozumiem, że pan radny Michał Nowak jeszcze chciałby w tym wątku tej dyskusji toczonej zabrać głos, tak? Czy... Tak, ale Sławek był przede mną, także... Dobra, okej, bo tu właśnie to zgłoszenie jest wcześniej, także bardzo proszę pan radny Sławomir Batko w takim razie. Wreszcie, dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący.
Poniekąd ta moja wypowiedź miała dotyczyć właśnie tej kwestii, o której zarówno pan przewodniczący mówił, jak i pan prezydent, to znaczy kwestii tego, że ta petycja no, nie jest wprost uchwałą, która nadaje nazwę jakiemukolwiek miejscu, więc to jest tylko rzeczywiście rzecz intencyjna, ale chciałem dopytać, bo też nie znałem kontekstu, jesteśmy w dyskusji, ale może dopytam, czy przyjęcie tego rodzaju petycji dzisiaj zobowiązuje kogokolwiek w sposób twardy do przygotowania w następstwie uchwały dotyczącej nadania już nazwy danemu miejscu, w tym przypadku mostowi, czy to panu prezydentowi, czy też panu przewodniczącemu jako przedstawicielowi Rady Miasta, czy to jest nadal pozostaje intencja, która może być skończyć się przedłożeniem jakiegoś projektu uchwały, czy też nie musi. Tą tylko tę kwestię chciałbym. Myślę, tak, dziękuję. Myślę, że to jasno wypowiedziałem, że to właśnie nie powoduje żadnej konieczności, czy nie nakłada na nikogo obowiązku przygotowania w jakimś, nie wiem, określonym czasie tego konkretnego projektu uchwały, ponieważ petycje często dotyczą, jak szanowni państwo radni doskonale wiecie, rzeczy, z których my tak na dobrą sprawę nie możemy się wywiązać fizycznie czy prawnie nawet. Są to petycje często, no ostatnio była petycja przecież o ustanowienie rządu tymczasowego, etc. No i teoretycznie Rada Miejska mogła taką petycję przyjąć, natomiast no faktycznie wiadomo, że nie mamy na to żadnego wpływu. Tutaj akurat ta petycja dotyczy zagadnienia, którym Rada się zajmuje, więc jakby jest właściwa, natomiast nie powoduje absolutnie żadnej konieczności, nie nakłada na nikogo takiego obowiązku. Bardzo proszę, pan radny Michał Nowak. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Oczywiście jest tak, jak pan prezydent, pan przewodniczący powiedział, to nie jest zobowiązanie, natomiast ja w rozmowach już i w komisyjnych mówiłem, że jeżeli będzie wolą Rady przyjęcie tej petycji, to ja się zobowiązuję do przygotowania takiego wniosku z taką uchwałą, nie ma najmniejszego problemu. A więc mogę to tylko powtórzyć. Ja nie będę uciekał i nie będę mówił, że mam wiele pracy do zrobienia. Jeżeli Rada odrzuciłaby to stanowisko, które jest teraz, które odrzuca moje rozstrzygnięcie i przywróciłaby moje rozstrzygnięcie, czyli wyraziłaby Rada chęć, żeby jednak upamiętnić, bo to jest inicjatywa, wyrażenie chęci i upamiętnienia tak zacnej osoby, to ja solennie się zobowiązuję przygotować taką uchwałę. Panie przewodniczący, a ja zadam pytanie przewrotnie, ponieważ w uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia przygotowanego przez komisję jest właśnie to, o czym pan powiedział, czyli de facto powrót do tego tematu, przygotowanie, skonsultowanie go na, jakby rozumiem, ramach samej komisji, ale też rady, może z panem prezydentem wspólnie, to rozumiem, że jeżeli ta uchwała nie zostanie przyjęta w tym charakterze, to pan nie zobowiązuje się do przygotowania takiego projektu uchwały. Nic nie stoi jakby na przeszkodzie, nawet gdyby rada przyjęła w tym proponowanym trybie rozstrzygnięcie komisji. Nie to powiedziałem, pan przewodniczący dobrze wie, że nie to powiedziałem. Oczywiście, że ja mogę przygotować, jeżeli będzie taka wola, to jak najbardziej, bo to jest osoba, która zasługuje na wszelki szacunek, więc ja przygotuję. Jeżeli to będzie wola rady, żeby w szerszym zakresie, jeżeli pan prezydent będzie chciał jakby powołać swoją inicjatywą, no to jak najbardziej, ale ja się zobowiązuję w jakiejkolwiek formie, będę tylko miał możliwość jak najbardziej. Bardzo dziękuję za to zobowiązanie. Kolejny głos, jest jeszcze zgłoszenie pana prezydenta, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ja już po tym, co pan powiedział, Nowak, już zgłupiałem i tak naprawdę nie wiem, o co tu chodzi. To znaczy, nad czym my rozmawiamy, bo jak pan przewodniczący powiedział, no, czy my mamy nazywać, czy nie? Dajcie mi państwo jasną odpowiedź. Jak chcecie to zrobić i gdzie chcecie to zrobić, to jest najprostsza droga. Od bodajże godziny dyskutujemy nad tym tematem, który mógłby być przez pana radnego Nowaka załatwiony już miesiąc temu, 2 lata temu, 3 lata temu, gdyby złożył stosowny wniosek. Więc przepraszam, że tak, ale po prostu powiedzcie państwo, co jako prezydent mam w tej sprawie zrobić, to wy jako radni o tym decydujecie i tyle w tym temacie. Nie ma co dyskutować, bo myślę, że skoro radny Nowak chce przygotować projekt uchwały, to niech przygotuje i niech go przedstawi.
Właśnie, bardzo dziękuję. Myślę, że to jest takie pewnego rodzaju podsumowanie z tą deklaracją pana przewodniczącego Nowaka sprzed chwili, że bez względu na to, jakie będzie rozstrzygnięcie tej petycji, bo zarówno jej przyjęcie, jak i odrzucenie nie wyklucza przygotowania merytorycznego projektu uchwały, który dotyczyłby tego miejsca. Co więcej, nawet przyjęcie tego rozwiązania przygotowanego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji dokładnie o tym stanowi, ponieważ w uzasadnieniu wniosku o nieprzyjmowanie petycji Komisja wskazała, że chce się nad tym tematem pochylić, w szerszym gronie, rozumiem, przedyskutować może to miejsce i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że tak jak pan prezydent wskazał, ta dyskusja prowadzi tylko do tego, że i tak pochylimy się nad projektem uchwały, który pan przewodniczący Nowak zadeklarował przygotować. Jeszcze chciałbym dopuścić do głosu też radnych, którzy się wcześniej zgłosili. Pan Waldemar Matuszek jest tutaj zgłoszony, bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałem tylko uzupełnić to, co pani przewodnicząca Kawetka powiedziała. Na komisji dyskutowaliśmy na ten temat i ja też właśnie podnosiłem tą kwestię, że my jako radni, co prawda mamy tą moc uchwałodawczą i możemy zdecydować o nazwie, ale nie mamy za dużo informacji. I może to, co pan prezydent powiedział, że przydałby się taki zespół specjalistów, historyków, osób, które mają wiedzę na temat tego, jakie miejsca można wykorzystać do uhonorowania osób, które mają zasługi. Niewątpliwie ta osoba, którą dzisiaj przeczytamy, ma ogromne zasługi i może ten most faktycznie nie jest wystarczająco godny, żeby tą osobę uhonorować, a może jest inne miejsce, a może jest inna osoba, żeby tym imieniem ten most nazwać. Nie mamy pojęcia, jakie miejsca są jeszcze w mieście, które można było wykorzystać do nadania nazwy. Nie mamy wiedzy na ten temat, jakie osoby były sugerowane albo czekają w kolejce może, albo chcemy uhonorować, które były na przykład związane z miastem Opolem i się zasłużyły dla miasta. Dlatego trudno podjąć decyzję, żeby akurat w tym miejscu. Ja sugerowałem, że ja bym widział rozpatrzenie tej petycji w ten sposób, że w kwestii uhonorowania jak najbardziej przychylić się do tej petycji, a w kwestii wyboru miejsca nie przychylić się do tej petycji, żeby zostawić to do dalszych prac i do dalszego rozpatrzenia. No akurat odrzuciliśmy tą petycję praktycznie jednym głosem, więc no, wydaje mi się, że taki zespół osób, które mają wiedzę na ten temat, no na pewno byłby pomocny nam radnym, bo my tej wiedzy nie mamy, jakie miejsca można było jeszcze wykorzystać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Piotr Mielec. Dziękuję bardzo. Ja myślę, szanowni państwo, że pani Elżbieta, która była niewątpliwie bohaterką, ale była też osobą nader skromną, nie byłaby szczęśliwa z takiego obrotu sytuacji i z tej dyskusji, jak ona dzisiaj wygląda. Ja mam zdanie takie, że powinniśmy znaleźć miejsce o wiele bardziej godne i też zobowiązuję się do tego, jeżeli będzie taka potrzeba, mogę wziąć udział w takich pracach, a teraz myślę, że powinniśmy już po prostu głosować nad przedstawionym projektem uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Michał Nowak, proszę. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Ja myślę, że rozmawiać zawsze warto i tu nie zasłaniałbym się osobą, pani profesor. To była osoba waleczna i takimi rzeczami by się nie przejmowała. Natomiast petycja dotyczy czegoś innego. To jest inicjatywa społeczna i dlatego uważam, że w ogóle ja nie jestem w żaden sposób związany z tymi osobami. Natomiast uważam, że dlatego chciałem się przychylić, żeby to właśnie był impuls do podjęcia później uchwały. To, co mówi pan prezydent, to oczywiście jest znowu taka igiełka, bo że mogłem to zrobić rok temu, półtorej roku temu. Pan prezydent to mógł zrobić od 7 lat. Ale nie chodzi o to, szanowni państwo. To ja mam tylko jedną prośbę, ponieważ ja podejmę tę inicjatywę. Mam jedną prośbę, żeby później nie było dyskusji o tym godnym miejscu. Panie prezydencie, bardzo proszę w ciągu 2 tygodni znaleźć takie miejsce, a ja przygotuję uchwałę i to miejsce, które pan prezydent wyznaczy, wstawimy do tej uchwały. To by było, myślę, że takie dobre rozwiązanie. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
Tak, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, oczywiście przypominam ostatnią moją inicjatywę, czyli pomnik stulecia III Powstania Śląskiego, który się pojawił, ale również pomnik Witolda Pileckiego, który jest za chwilkę stanie nazwanie nawet ulicy Witolda Pileckiego. Zresztą zmienialiśmy to, bo właśnie w wypadku Witolda Pileckiego miejsce, w którym ono było, było mniej godne, choć oczywiście w centrum miasta Państwo uznaliście, zgodziliście się ze mną, że należy to zrobić w miejscu, w którym w tej chwili powstaje Centrum Usług Publicznych. I tych inicjatyw takich patriotycznych, społecznych dokonywałem mnóstwo, ale nie chcę też oczywiście się przerzucać z moimi przeciwnikami o tym, czy oni robią więcej i tak dalej, bo z pewnością oczywiście są na pewno dumni z tego, co robią i ja im tego nie odbieram. Natomiast ja proponowałbym taką drogę, że jednak Państwo radni, Pan Przewodniczący, jeżeli Państwo dacie zgodę, zgodzicie się, powołamy jakąś komisję doraźną, wspólnie zastanowimy się, jak rozstrzygać tego typu sprawy, żeby rzeczywiście, tak jak zauważył Pan Radny Matuszek, była wiedza o tym, co ewentualnie jeszcze można nazwać, jak to zrobić i też kogo warto, bo przecież osób o zacnym życiorysie jest sporo, również tych osób z Opola, o których powinniśmy pamiętać, więc nie warto jakby koncentrować się tylko na jednym przypadku, tylko warto popatrzeć szerzej. Także ja bym za tym głosem, jeżeli się Państwo zgodzicie, będę czekał na Wasze opinie czy Pana Przewodniczącego, i rzeczywiście przygotowalibyśmy projekt uchwały wspólnie, który powołałby taką szerszą komisję, która by przyjmowała różne wnioski mieszkańców, bo przecież to nie tylko chodzi o żołnierzy wyklętych, ale przecież mamy wybitnych naukowców, wybitnych sportowców, działaczy kultury, działaczy społecznych, kobiety kojarzone, również samorządowców. Dzisiaj jest Dzień Samorządowca, też chciałbym o tym przypomnieć, i polityków takich jak w ostatnim 30-leciu, którzy też wiele dla Polski zrobili. A panu radnemu jeszcze przypomnę, że również złożyłem inicjatywę nazwania jednego z miejskich placów imieniem Lecha Kaczyńskiego, więc też chciałbym, żeby on pamiętał, bo to też była jedna z moich pierwszych inicjatyw. Właśnie w taki sposób staram się przez lata działać, żeby honorować szerokie spektrum osób, które na to zasługują. Natomiast zgadzam się z tym, że nie jest to tylko i wyłącznie moja sprawa, więc jak najbardziej uważam, że warto pójść szerzej i przy okazji dyskusji, którą tutaj wywołał ten wniosek, zbudować taki system, który będzie jasny, czytelny, przejrzysty i będzie pewną konsekwencją różnych inicjatyw, które są podejmowane w mieście. Bardzo dziękuję. Myślę, że tę sprawę przedyskutujemy jeszcze na spotkaniu klubów, przewodniczących klubów radnych, aby faktycznie przyjąć jakieś wspólne stanowisko, bo chyba każdy, może nieco w innych słowach, ale dążył do właśnie takiego rozstrzygnięcia, aby jakiś konsensus tutaj w tym przedmiocie uzyskać. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały na druku numer 947 w sprawie rozpatrzenia petycji. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Nie wyszło. Wstrzymuję się. Panie Przewodniczący, proszę o wyłączenie. Przepraszam. Mam zapisane głosowanie. Bardzo proszę, Panie Prezydencie, o wyłączenie mikrofonu, bo tam się chyba włączył przez przypadek. I teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pani Przewodniczącej Kamińskiej, bo chyba chciała coś powiedzieć, a nie słyszałem. Chciałam zgłosić, że mam problem z głosowaniem. Za chwilę będę głosowała, dobrze? Proszę odświeżyć. Tak, chwilę poczekamy, dokładnie. I nie mam głosu jeszcze pani radnej Małgorzaty Wilkos. Nie wiem, czy jest nieobecna, czy po prostu jakiś problem z głosowaniem. Nie słyszę, wobec tego pani chyba Małgorzata Wilkos jest chyba nieobecna z nami i czekamy tylko na głos pani radnej Barbary Kamińskiej.
O, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji. Większością głosów 8 radnych za, przy 4 głosach przeciwnych, 12 głosach wstrzymujących się. Dziękuję. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta na druku 941, skarga o numerze ORI 1510/9/2021 została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem badania jej zasadności. Projekt uchwały komisji wraz z uzasadnieniem z badania zasadności skargi na prezydenta miasta radni otrzymali na druku 941. Natomiast na druku 941a otrzymali Państwo autopoprawkę komisji do przedłożonego projektu uchwały. Proszę radną Jolantę Kawecką, przewodniczącą Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie sprawozdania z badania skargi. Skargę badała Alicja Wiśniewska. Proszę o zabranie głosu i przeczytanie uzasadnienia. Bardzo proszę Panią radną Alicję Wiśniewską. Dziękuję bardzo za głos. Proszę tylko o informację, czy jestem dobrze słyszalna. Tak, słychać Panią, proszę bardzo. Dobrze. W takim razie przedstawię Państwu autopoprawkę do uchwały. W dniu 13 kwietnia 2021 roku do Rady Miasta Opola wpłynęła skarga mieszkańca na prezydenta miasta Opola w zakresie nienależytego wykonania zadań przez właściwe organy, naruszenia słusznych interesów obywateli oraz przewlekle załatwienie sprawy, przekazana przez samorządowe kolegium odwoławcze w Opolu celem rozpatrzenia według właściwości. Po zapoznaniu się z treścią skargi, jak również z dokumentacją i wyjaśnieniami złożonymi celem jej zbadania, a także po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, wnoszę o uznanie skargi za nieuzasadnioną. Dnia 30 września 2020 roku skarżący złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali. Prezydent miasta Opola 1 października 2020 roku wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pismo z uzupełnieniem wniosku wpłynęło 12 października przez pełnomocnika skarżącego. Prezydent miasta Opola wydał zaświadczenie dotyczące jednego z lokali dnia 20 października oraz postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności 3 lokali niemieszkalnych w budynku przy ulicy Kościuszki w Opolu. Skarżący złożył 31 października 2020 roku zażalenie na postanowienie z dnia 20 października 2020 roku do samorządowego kolegium odwoławczego w Opolu. Prezydent miasta Opola przekazał 6 listopada 2020 roku pismo z przekazaniem dokumentacji do samorządowego kolegium odwoławczego w Opolu w przedmiotowej sprawie. Postanowienie SKO w Opolu w tej sprawie zostało wydane 30 listopada 2020 roku. Prezydent miasta Opola wezwał skarżącego do uzupełnienia wniosku dnia 14 grudnia 2020 roku. Uzupełnienie wpłynęło natomiast 21 grudnia 2020 roku. Prezydent miasta Opola wydał postanowienie w tej sprawie 30 grudnia 2020 roku. Zażalenie na postanowienie wpłynęło 13 stycznia roku bieżącego i pan prezydent miasta Opola ponownie przekazał pismo z całością akt sprawy dnia 15 stycznia bieżącego roku do SKO w Opolu. Postanowienie SKO w Opolu z dnia 17 lutego 2021 spowodowało wezwanie do uzupełnienia wniosku skarżącego przez prezydenta miasta Opola pismem z dnia 25 lutego 2021 roku. Skarżący pismem z dnia 5 lutego 2021 roku zwrócił się o wydłużenie terminu dostarczenia odpowiednich dokumentów do końca, do 31 marca bieżącego roku i otrzymał zgodę 10 marca bieżącego roku. Prezydent miasta Opola po otrzymaniu od skarżącego wypełnienia dokumentów wydał postanowienie z dnia 17 marca 2021 roku i odmówił wydania zaświadczenia o samodzielności 3 lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicy Kościuszki w Opolu. Skarżący złożył zażalenie na postanowienie pismem z dnia 26 marca 2021 roku. Prezydent miasta Opola przekazał do SKO w Opolu całość akt sprawy pismem z dnia 2 kwietnia 2021 roku. Wnioskuję o to, żeby Rada Miasta Opola przyjęła stanowisko, ponieważ po analizie tej sprawy widać istotne błędy wnioskodawcy i braki w przekładanej dokumentacji nie pozwalające na stwierdzenie tutejszemu organowi faktycznego stanu samodzielności lokali oraz iż po stronie tutejszego organu
Również należy zauważyć, że wystąpiły nieprawidłowości przy prowadzeniu postępowania wyjaśniającego sformułowane w postanowieniu SKO w Opolu z dnia 17 lutego 2021 roku. Organ swoim działaniem nie naruszył określonych terminów, odpowiadał na pisma i wnioski oraz przekazywał dokumentację sprawy zgodnie ze swoim obowiązkiem i kompetencją. Działania prowadzone przez organ nie budzą przesłanek w zakresie nienależytego wykonania zadań przez właściwe organy. Zarzut przewlekłego załatwienia sprawy również jest sformułowany nietrafnie, ponieważ tutejszy urząd prowadząc działania wyjaśniające miał na celu ustalenie zgodnie z prawdą stanu faktycznego lokali, a przedstawione przez skarżącego dokumenty i argumenty nie były wystarczające do wydania pozytywnej decyzji nie budzących wątpliwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skarga nie jest zasadna również w zakresie naruszenia słusznych interesów obywateli, ponieważ działanie urzędu w przypadku wyrażenia zgody stanowiłoby naruszenie przepisów prawa. Zgodnie z artykułem 2 ustęp 2 powołanej ustawy o własności lokali samodzielnym lokalem niemieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Jednakże wnioskodawca winien wskazać, jakie przeznaczenie posiada taki lokal. Może to być lokal, który posiada określoną funkcję od momentu jego powstania lub któremu przypisano funkcję w oparciu o konkretne przepisy, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę wraz ze zmianą użytkowania zgodnie z definicją określoną w paragrafie 3 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Lokal użytkowy to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, nie będące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. W oparciu o artykuł 2 ustęp 4 do lokalu mieszkalnego lub użytkowego mogą przynależeć jako części jego części składowe pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej pomieszczeniami przynależnymi. Z przedłożonych rzutów wynika, że wnioskowane lokale niemieszkalne stanowią jedynie pomieszczenia gospodarcze, które, jak cytują powyższe przepisy, są pomieszczeniami przynależnymi i nieużytkowymi. Zgodnie więc z powyższym przedmiotowe lokale nie spełniają wymogu samodzielności, ponieważ samodzielność lokalu oznacza, że funkcjonalnie nie stanowi części składowej innego lokalu, a korzystanie z niego nie wiąże się z koniecznością korzystania z pomieszczeń znajdujących się w innym lokalu. Ponadto przedmiotowe lokale nie spełniają wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w szczególności paragraf 72 ustęp 1 dotyczący minimalnej wysokości pomieszczenia w świetle oraz paragraf 73 dotyczący poziomu terenu, na którym znajduje się pomieszczenie. Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom nie jest jednym z podstawowych wymogów dla lokali przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Wydział podjął wszelkie czynności wzywając do uzupełnienia skarżącego wniosku tak, żeby był wystarczający i kompletny do wydania zaświadczenia o samodzielności lokali. W konsekwencji przedłożone dokumenty przez skarżącego nie pozwalały na skuteczne wydanie zaświadczenia bez naruszenia obowiązujących przepisów prawa, co świadczy o tym, iż słuszny interes obywatela nie został naruszony. Organ administracji publicznej jest zobowiązany do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny oraz słuszny interes obywateli, jednak tylko taki, który znajduje oparcie w normie prawnej ustanowionej dla jego ochrony. Mając na uwadze powyższe, wnioskuję o uznanie skargi za nieuzasadnioną. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czy są pytania? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń w dyskusji, zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. W pierwszej kolejności autopoprawka na druku 941A. Kto z pań i panów radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu przyjęła autopoprawkę. Czy pan radny Tomasz Kaliszan ma jakiś problem ewentualnie, bo nie mamy głosu?
chyba jest nieobecny. Wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła autopoprawkę większością głosów, 21 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 3 głosach wstrzymujących się, i przystępujemy do głosowania projektu uchwały wraz z wcześniej przegłosowaną zmianą na druku numer 941. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta Opola większością głosów 20 radnych za, przy braku głosów przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr 39/791/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie prezydenta miasta Opola, druk 949, skarga o numerze ORI 1510/25/2020 została skierowana do Komisji Skargi, Wniosków i Petycji celem badania zasadności. Projekt uchwały komisji wraz z uzasadnieniem z badania zasadności skargi na prezydenta miasta Opola radni otrzymali na druku 949. Proszę radną Jolantę Kawecką, przewodniczącą Komisji Skargi, Wniosków i Petycji, o przedstawienie uzasadnienia z badania skargi. Tak, dziękuję bardzo. Podtrzymuję swoje stanowisko, uzasadniając to następująco. Użytkowanie gruntowe i jego opłata w wysokości około 20 zł rocznie nie jest adekwatna do opłat związanych z pasami drogowymi administrowanymi przez MZD, które to pasy drogowe we wskazanej przez skarżącego lokalizacji nie istnieją. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania radnych? Nie widzę pytań, zamykam pytania, otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miasta Opola w jawnym głosowaniu podjęła uchwałę w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale 39/791/20 Rady Miasta Opola z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie prezydenta miasta Opola. Nie mam głosów pana radnego Pytlika. Jeszcze, czy jest jakiś problem z systemem? Ewentualnie, czy jest pan obecny? Tak samo pan radny Tomasz Kaliszan. Proszę o ewentualną informację. Nie słyszę, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę większością głosów 21 radnych za, przy braku głosów przeciwnych, 2 głosach wstrzymujących się. Informacja o niektórych działaniach prezydenta miasta za okres od 29 kwietnia do 26 maja 2021, druk 948. Informację przedłożył pan prezydent. Czy pan prezydent chciałby zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie. Czy są pytania radnych? Czy ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam pytania, zamykam dyskusję. Dziękuję za przedłożenie informacji. Pytania w sprawach bieżących. Informuję, iż nie wpłynęły pytania w sprawach bieżących od klubów radnych. Zamykam ten punkt porządku obrad. Bardzo proszę o wysłuchanie kilku krótkich informacji w ramach komunikatów. Informuję, że za pośrednictwem Rady Miasta Opola do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu została skierowana skarga spółki reprezentowanej przez radcę prawnego na uchwałę Rady Miasta Opola z dnia 29 października 2020 roku w przedmiocie ustalania wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu. Ponadto od wojewody opolskiego otrzymałem rozstrzygnięcie z badania uchwały Rady Miasta Opola z 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście 1A oraz uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Okrąglak 1. W obydwu przypadkach stwierdzono, że tryb sporządzania uchwał pod względem proceduralnym jest zgodny z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wpłynęło postanowienie w sprawie skargi na uchwałę Rady Miasta z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu spółka z o.o. zadania własnego gminy w zakresie eksploatacji kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe. Postanowienie sądowe zostało umorzone, gdyż skarżący wycofał wniesioną skargę.
Informuję, że otrzymałem do wiadomości pismo skierowane do prezydenta miasta Opola od dzierżawcy działki RODO Relax dotyczące odpowiedzi na jego skargę podpisaną z upoważnienia prezydenta przez sekretarza miasta Opola. Strona zarzuca, że odpowiedź, którą otrzymał od sekretarza, jest pozbawiona podstaw prawnych, a jest jedynie próbą zatuszowania złamania prawa, jakiego dopuścił się Urząd Miasta Opola, nie odpowiadając na pismo w terminie. Od mieszkanki Opola do Rady Miasta wpłynęło uzupełnienie do petycji w sprawie nieuzgodnienia wjazdu dla kompleksu nieruchomości przy ulicy Lawendowej w Opolu, jednakże sama petycja została wcześniej skierowana do prezydenta miasta Opola, zatem nie była rozpatrywana przez Radę Miasta. Ponadto mieszkaniec Opola odniósł się pismem do uzasadnienia uchwały podjętej przez Radę w dniu 29 kwietnia bieżącego roku w sprawie złożonej przez niego skargi na prezydenta miasta. Pismo to skierowałem do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska. Spółka z Opola, reprezentowana przez Kancelarię Radców Prawnych, złożyła za pośrednictwem Rady Miasta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na uchwałę Rady Miasta z 29 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługę odprowadzania wód opadowych i roztopowych w mieście Opolu. Wymienione przeze mnie pisma znajdują się do wglądu radnych w Biurze Rady Miasta. Informuję jeszcze dodatkowo, iż 1 czerwca bieżącego roku o godzinie 16 odbędzie się w budynku ratusza stacjonarnie robocze posiedzenie komisji rewizyjnej, natomiast wspólne posiedzenie wszystkich komisji przed sesją absolutoryjną czerwcową odbędzie się 9 czerwca w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Cisco Webex oraz systemu eSesja. Wobec tego bardzo proszę o zachowanie tutaj czujności wszystkich Państwa radnych, aby tutaj te terminy nam się nie pomieszały. Jedna wspólna komisja przed sesją absolutoryjną czerwcową odbędzie się, przypominam jeszcze raz, 9 czerwca w formie zdalnej, sesja absolutoryjna 24 czerwca w formie zdalnej i następnie oczywiście już lipcowa sesja merytoryczna na początku lipca, 1 lipca, także w formie zdalnej. A później jest przerwa ta dłuższa i miejmy nadzieję, że po dłuższej wakacyjnej przerwie powrócimy już do naszych spotkań podczas komisji oraz sesji w trybie stacjonarnym, jeżeli warunki i restrykcje będą na to zezwalały. Czy ktoś z panów, pań i panów radnych ma życzenie wygłosić komunikat? Czy ktoś chciałby zabrać głos z szanownych państwa? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego porządek sesji został zrealizowany. Zamykam 40. sesję Rady Miasta Opola. Dziękuję państwu za obecność. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.